Tradycyjnie, nim rozpoczniemy sesję, bardzo proszę o pulpity umożliwiające potwierdzenie obecności radnych na sesji i proszę Państwa radnych o potwierdzenie obecności. Jeszcze jedna osoba tylko nie potwierdziła. Sekundę jeszcze poczekamy. Dobrze, miejmy nadzieję, że pan radny Łukasz Chrobot dotrze do nas w trakcie sesji. 24 osoby potwierdziły obecność na sesji, zatem możemy rozpoczynać. Szanowni Państwo, otwieram 51. sesję Rady Miasta. Witam serdecznie panie i panów radnych przybyłych na dzisiejszą sesję, zarówno tych, którzy są na auli, jak i tych, którzy obradują zdalnie. Witam pana prezydenta Andrzeja Nowakowskiego. Witam panów wiceprezydentów Romana Siemiątkowskiego, Piotra Dyśkiewicza i Artura Zielińskiego. Witam pana Wojciecha Ostrowskiego, skarbnika miasta Płocka. Witam przedstawicieli służb mundurowych w osobach pana komendanta Straży Miejskiej w Płocku, pana Konrada Guzanka, witamy serdecznie, pana komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, starszego brygadiera Adama Dobrosielskiego, witam, dzień dobry, witam pełniącego obowiązku szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, pana Michała Kwiatkowskiego, witam serdecznie, przepraszam bardzo, ale szarży mi tutaj nie napisano. Witam pana kaprala Rafała Nagodowskiego, sekcja współpracy cywilno-wojskowej 64. Batalion Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej. I witam serdecznie, chyba po raz pierwszy na naszej auli, przybyłego w imieniu miejskiego komendanta policji w Płocku w zastępstwie pana aspiranta Daniela Olendrzyńskiego. Mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwiska, zastępcę naczelnika Wydziału Sztabu Policji. Witamy serdecznie. Witam obserwujących nasze obrady zdalnie pracowników Urzędu Miasta Płocka oraz jednostek organizacyjnych i spółek podległych lub powiązanych z miastem. Witam naszych szanownych gości z Politechniki Warszawskiej na czele z panią rektor Politechniki, panią Renatą Walczak. Witamy serdecznie panią profesor. Witamy również panią profesor Małgorzatę Kasprzak oraz pana doktora Piotra Gryszpanowicza. Państwo są dzisiaj z nami szczególnie do punktu informacja na temat rozwoju systemów terenów zieleni w Płocku. Bardzo ciekawą prezentację państwo przygotowali. Cieszymy się na nią. Będzie to jeden z pierwszych punktów naszych obrad. Witam serdecznie przedstawicieli płockich rad osiedli, państwo przede wszystkim tradycyjnie na balkonie, witam serdecznie, witam przedstawicieli płockich lokalnych mediów i witam wszystkich płotczan obserwujących nasze obrady za pomocą internetu. Przypomnę raz jeszcze, iż radni mają możliwość uczestniczyć w sesji dwojako, albo bezpośrednio fizycznie na auli, albo internetowo. I jednocześnie też jeszcze chciałbym przypomnieć, iż wszyscy zainteresowani mogą śledzić nasze obrady online, internetowo na stronie www.płock.eu w zakładce transmisja z sesji Rady Miasta Płocka. Szanowni Państwo, mieliśmy rozpocząć sesję od uroczystego punktu drugiego, ale tutaj nastąpiły pewne zmiany. Poprosiłbym pana prezydenta o dwa słowa na ten temat. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy, ja bardzo chciałbym przeprosić, ale rzeczywiście medal, oczywiście Laude Probus został przyznany panu księdzu, biskupowi
Kościoła Starokatolickiego Maria Witów Markowi Marii Karolowi Babiemu. Natomiast no, nieobecność dzisiaj na tej sesji sprawi, że będzie on wręczony uroczyście w terminie późniejszym. Po prostu ksiądz biskup niestety nie mógł dzisiaj przybyć. Nagły wyjazd sprawił, że niestety nie ma go na sesji, a więc proszę o zdjęcie z porządku obrad właśnie tego punktu drugiego. I także proszę tutaj na wniosek też Państwa radnych o zdjęcie z porządku obrad punktu ósmego, już etapu pierwszego, czyli uchwały na druku numer 913 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miasto Płock. Dotyczy to tego naszego programu Mieszkania dla Seniorów. Ożywiona dyskusja na komisjach i nie tylko na komisjach sprawiła, że przygotowaliśmy, i tu dziękuję panu wiceprezydentowi Piotrowi Liśkiewiczowi za zaangażowanie, autopoprawkę, ale chcielibyśmy jednak, żeby to przede wszystkim był jednolity druk, który nie będzie budził kontrowersji, a wręcz poparcie i zaangażowanie wszystkich Państwa radnych. Dlatego proszę o zdjęcie tego porządku. Jestem przekonany, że ten dodatkowy miesiąc pozwoli nam na przygotowanie jednolitego już projektu uchwały bez autopoprawek i w konsekwencji, mam nadzieję, też jednomyślnie przyjętego na sesji Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Tradycyjnie dokonywaliśmy zmian w porządku obrad po wyborze komisji uchwał i wniosków, ale ponieważ pan prezydent już pewne poprawki zaproponował, więc zrobimy to tym razem może szybciej. Jest jeszcze zgłoszenie ze strony pana sekretarza Tomasza Kominka. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo za udzielenie mi głosu w tym niecodziennym, w tym miejscu, panie przewodniczący. A propos słów pana prezydenta, oczywiście do pierwszej kwestii to jest absolutnie zrozumiałe, natomiast po prostu chciałem publicznie wyrazić swoje zdziwienie, bo pamiętam, szanowni państwo, jak przed 7 laty to właśnie radni, którzy w owym czasie obradowali na sesji wspólnie, przyjęli jakby bez żadnego problemu program, który dotyczył mieszkań na start. I nie było żadnych problemów, bo każdy z nas wie, że taki program buduje się kilka miesięcy. Wszyscy zainteresowani wiedzą, że można przyjść do prezydenta pionowego, który realizuje to zadanie, i wnieść swoje uwagi, wnieść swoje poprawki oraz przejść do ożywionej dyskusji właśnie w gabinecie u pana prezydenta, w tym przypadku Piotra Dyszkiewicza. I myślę, że nawet ktoś, kto jest pierwszy raz radny miasta Płocka, to po 4 latach już doskonale rozumie system, w jakim pracuje się w ławach Rady Miasta Płocka. Prawdą jest, że ten program, który chcieliśmy dziś przyjąć, mam taką nadzieję, jest to fenomen w skali nie tylko Płocka, Mazowsza, ale również całego kraju. I myślę sobie, że jest to zadziwiające po prostu, że od początku roku trwały prace nad tym programem i ci Państwo, którzy mieli jakiekolwiek uwagi, mogli spokojnie przez te ostatnie kilkanaście tygodni dyskutować w tej sprawie zarówno z panem prezydentem Piotrem, jak i z panem prezydentem miasta Płocka Andrzejem Nowakowskim, którzy zawsze są otwarci na dyskusję z nami. I wydaje mi się, że zupełnie niepotrzebnie znosimy ten dzisiejszy punkt, punkt ósmy dotyczący przyjęcia tego programu, ponieważ też przyjmujemy po raz pierwszy tego typu program. Oczywiście być może byłby to organizm żywy, gdzie wnosilibyśmy różne poprawki przez kolejne lata trwania płockiego samorządu, być może przez kolejne nawet kadencje, w którym ten program żyłby, nabierał tempa i doświadczenia. Więc no, ze zdziwieniem przyjmuję taką decyzję Państwa radnych, bo mam świadomość, że pan prezydent jest wyrazicielem właśnie tych radnych, którzy nie życzyli sobie dziś przyjęcia tego programu. Jako Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego kategorycznie sprzeciwiamy się w kwestii zdjęcia tego programu i namawiamy wszystkich tych, którym dobro seniorów leży na sercu, żeby przyjąć dzisiejszy program. I tyle od nas. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Są kolejne zgłoszenia jeszcze w tym temacie. Proszę bardzo, ad vocem pani radna Małgorzata Ogrodnik. Przy czym, proszę państwa, ja bym bardzo prosił, żebyśmy w tym momencie raczej skupili się do samych wniosków formalnych dotyczących porządku obrad i zagłosowali. Wydaje mi się, że chyba niepotrzebne nawet są specjalne emocje w tych naszych wypowiedziach teraz. Zwracam uwagę, że budynek, który będzie pierwszym budynkiem w programie Mieszkania dla Seniorów, będzie oddany mniej więcej za rok. Mam jeszcze na tyle dużo czasu, że według mnie przesunięcie o jeden miesiąc i próba jeszcze większego przemyślenia i może stworzenia jeszcze lepszego dokumentu w tym momencie, na przestrzeni rok, czy to będzie 12 miesięcy, czy 11, wiele nie zmieni, będzie chyba dużo czasu, ale każdy ma tu jak gdyby swoje zdanie, natomiast moja prośba w tych wypowiedziach, nie wrzucajcie państwo dużo emocji, bo według mnie wszyscy chcemy, żeby ten program był jak najlepszy, żeby był dobry. Tu nikt nie chce, żeby tego programu nie było, tak samo jak wszyscy chcieliśmy, żeby był program Mieszkanie na Start, natomiast wiemy, że życie nieraz podpowiada, że program i regulamin, który stworzymy, bądź stworzyliśmy kilka lat temu, nieraz wymaga poprawy i życie bieżące, bieżąca rzeczywistość podpowiada nam, jak go jeszcze ulepszyć. Także widzę, że jeszcze są dwa zgłoszenia ze strony państwa radnych, ale bardzo proszę, żebyśmy raczej ograniczali się do wniosków formalnych i ewentualnie udziału w głosowaniu. Proszę bardzo, pani radna Małgorzata Ogrodnik. Tak ad vocem, pani radny Kominek, faktycznie jestem pierwszą kadencją jako radna miasta. Wydaje mi się, że dyskusje, które powinny się toczyć w sprawie, załóżmy, regulaminu Mieszkania dla Seniorów, powinny się odbywać na komisjach. I właśnie taką dyskusję prowadziliśmy na jednych właśnie z komisji. Ale oczywiście bardzo z dużą przyjemnością spotkaliśmy się z panem prezydentem Dyśkiewiczem u niego w gabinecie. No jest pan zdumiony. No ja się troszeczkę dziwię, pani radny Kominek, że pan jest zdumiony, że tutaj chcemy zdjąć i mamy jakieś tutaj zastrzeżenia do tego regulaminu dla seniorów, bo on po prostu nie jest niedoskonały nawet, nie jest dobry. Z tego względu, że ja jako radna miasta, czytając ten regulamin, no nie mogę się zgodzić i przegłosować to na tak, bo zgadzam się, sama myśl Mieszkania dla Seniorów jest bardzo dobrą myślą. Tylko dlaczego my mamy w tym regulaminie i w niej taki zapis, że na mieszkania dla seniorów mogą się ubiegać seniorzy, którzy posiadają własne mieszkanie. Jak to się ma w stosunku do mieszkańców, którzy czekają na mieszkania komunalne po 10, po 15 lat i nie mają żadnego mieszkania. Dlaczego na przykład w tabeli punktacyjnej nie ma dodatkowych punktów dla seniorów, którzy nie posiadają własnych mieszkań? No z tym się nie mogę zgodzić. Albo w punkcie trzecim tego zasad przyznawania tych mieszkań, nie zgadzam się z tym również, że załóżmy, jeżeli ktoś złoży wniosek o mieszkanie dla seniorów i 5 lat wcześniej albo w przeciągu tych 5 lat przed złożeniem tego wniosku wyzbył się własnego mieszkania, nie może się ubiegać. Tak po chłopsku. Jest małżeństwo starsze. Małżonek umiera. I załóżmy, że żona dowiaduje się, że ten mąż niestety narobił długów i musi sprzedać swoje mieszkanie, żeby spłacić długi męża i będzie chciała się ubiegać o mieszkanie dla seniorów, to już nie będzie miała takiej możliwości, bo niestety w przeciągu przed 5 latem, w ciągu 5 lat, jak będzie składała ten wniosek, niestety wyzbyła się swojej własności. Nie rozumiem tego. My jako radni powinniśmy zabiegać, jeżeli jest potrzeba, a w Płocku jest i pan doskonale zdaje sobie sprawę, bo tak samo jak do mnie, to i do pana zwracają się mieszkańcy, gdzie złożyli wnioski na mieszkania komunalne, nie mają własnego mieszkania i czekają po 10, po 15 lat, no bo niestety tak długo się czeka w Płocku na mieszkanie, a my seniorom będziemy chcieli dać mieszkanie, którzy posiadają mieszkanie w niektórych przypadkach.
albo dziwi się pan, no to ja już nie chciałam tego poruszać, ale zapis trzeci w punkcie trzecim, to jest po prostu nie do przyjęcia, bo oczywiście senior składa wniosek, ma 60 lat, dostaje mieszkanie, ale senior może wziąć również do tego mieszkania, mieć tak zwanego podnajemcę, czyli współlokatora, który ma 20 lat albo 30. I w ciągu trwania umowy ten główny najemca, czyli senior, może przepisać mieszkanie na tego współlokatora. I cóż się okaże za chwilę, że blok dla seniorów już nie będzie blokiem na seniorów, bo głównym najemcą okaże się 30 albo 40-latek. I to tylko tyle. I dlatego ja też byłam za tym, żebyśmy usiedli i żeby regulamin był na tyle przejrzysty, żeby był uczciwy. Bo ja nie mówię, że tak musi być i czy tak będzie, ale daje ten regulamin takie możliwości bardzo nieuczciwe, przede wszystkim dla mieszkańców, którzy już złożyli wnioski o mieszkania komunalne i czekają w Płocku po 10-15 lat, nie mają własnego mieszkania, tułają się po stacjach, a chcemy dawać mieszkania według tego regulaminu seniorom, którzy już posiadają swoje mieszkanie własnościowe. I ja jestem przeciwko temu. Dziękuję. Dziękuję. Ja raz jeszcze bardzo proszę Państwa, był jeden głos w obronie pozostawienia tego punktu, był jeden głos za zniesieniem. Proszę Państwa, jeżeli dojdzie do spotkania, do dyskusji dzisiaj na sesji bądź za miesiąc, jeżeli przesuniemy ten punkt na kolejną sesję, wtedy będzie czas na merytoryczną wymianę argumentów. Dzisiaj proszę, żebyśmy się ograniczyli do wniosku, który padł ze strony pana prezydenta. Jeszcze mamy zgłoszenia w dyskusji. Proszę państwa, mam taką prośbę do państwa. Chciałbym tą dyskusję na chwilkę tylko wstrzymać. Widzę jeszcze zgłoszenia w dyskusji, natomiast jak państwo wiecie, w porządku czwartym mieliśmy, w punkcie czwartym obrad mieliśmy dzisiaj informację na temat działań pomocowych realizowanych w czasie konfliktu zbrojnego na rzecz Ukrainy, ponieważ w tym punkcie mieliśmy zaplanowane połączenie z merem naszego miasta partnerskiego Żytomierza i mam sygnał, że pan mer jest po drugiej stronie, a to połączenie może być w każdej chwili zerwane. Chciałbym, jeżeli państwo pozwolicie, przejść na krótko do tego punktu, a później wrócimy do dyskusji na temat porządku obrad. Przypomnę tylko państwu, że dzisiaj mija 365 dzień konfliktu, właściwie wojny, zbrodniczej wojny, którą rozpoczęła Rosja, atakując terytorium naszego sąsiada Ukrainę. Chciałbym, żebyśmy w tym momencie, jeżeli państwo pozwolicie, uczcili kolejną chwilą ciszy ofiary tego zbrodniczego ataku. Dziękuję państwu bardzo. Raz jeszcze przedstawię, że mamy kontakt i połączenie z merem Żytomierza, panem Sergiejem Suchomłynem. Dzień dobry, panie merze. Dobry dzień, gospodyn mer. Dobrego dnia, panie mer. Serdecznie witamy, rado witajemo. Rado was witajemo i serdecznie was witajemo. Czy panie prezydencie, może najpierw pan chciałby kilka słów tytułem wstępu? Jeśli nie, to oddajemy głos panu merowi, naszemu gościowi z Ukrainy. Żytomierz. Chciałabym was by się zapytać, czy nas czuty, panie mer? Dobrego dnia, ja witam miasto Płock. My i przywitanie meru, prezydentu miasta Płock, Andrzeju Nowakowskiemu. Ja chcę powiedzieć, że to pierwszy prezydent miasta, który перетелефонував pierwszy dzień wojny i цей рік, 22 рік, my постійно під величезну підтримку від міста Плоцк, від громади Плоцка, від українців, які живуть в Плоцку, отримали. Величезна подяка, ми цього точно не забудемо, і це справжнє місто, наш партнер. Тому чути добре, вітаю всіх. Dzień dobry, szanowni mieszkańcy miasta Płock, dzień dobry panie prezydencie.
bardzo dziękuję za takie wsparcie dla Żytomierza. Pan prezydent pierwszy, który zadzwonił do nas, kiedy rozpoczęła się wojna. I bardzo dziękujemy za wsparcie, że cały czas pomagacie nam. Bardzo dziękuję. Poproszę was dalej rozmawiać. Dziękuję. Ні, всі далі знаходяться депутати міської ради, заступники міського голови. У нас тільки що закінчилася чергова сесія міської ради. Було розглянуто багато важливих питань на сесії. І сьогодні, напередодні, майже рік війни закінчується. Україна пройшла складний шлях, і цей шлях вона пройшла разом з польськими містами і з містом Плоцьк, зокрема. Дякую від всіх депутатів. Давайте всі разом, може, подякуємо нашому місту Плоцьк за підтримку. Teraz też mamy sesję i było dużo pytań, ale pan jeszcze chciał powiedzieć, że bardzo dziękujemy za to, co cały czas pomagacie. Dziękuję jeszcze innym miastom pobratymom i jeszcze państwo chcą podziękować i już stoję. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, może teraz pora na słowa gospodarza miasta Płocka. I teraz Щиро вам дякую, пане меру, і зараз буде ще кілька слів від нашого пана президента міста Плоцька. Пане Przewodniczący, Wysoka Rado, Rado Miasta Płocka, ale także Rado Żytomierza na czele z merem Żytomierza Сергієм Сухомлином. Доброго дня для всіх, для пана мера Сергія Сухомлина і для всіх депутатів, які зараз на сесії. Rzeczywiście jutro mija dokładnie rok od rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę i rok od, właściwie przez ten cały rok mieliśmy okazję współpracować, pomagać, działać na rzecz naszych sąsiadów z Ukrainy. Завтра ми маємо річницю вторгнення Росії на територію України, і ми мали таку можливість кожен день допомагати ці на протязі цього року року для України. То що найважніше в тим трудним моменті війни оказалися солідарність. І в ці такі тяжкі часи від початку вторгнення Росії на територію України ми мали таку можливість допомагати і хотіли допомагати. Solidarność z narodem ukraińskim, który broni dzisiaj swojej ojczyzny, płacąc za to najwyższą cenę krwi, śmierci swoich mieszkańców. I cały czas my solidarnie z Ukraińcami, z ludźmi, którzy oddają swoje życie, swoją krew za zbereżenie cielesności naszej krajowy. Chcę powiedzieć, że tak jak od pierwszego dnia wojny, społeczność polska, ale dla mnie co jest szczególnie ważne, społeczność płocka bardzo aktywnie uczestniczyła w pomocy mieszkańcom Żytomierza, Ukrainy i tym, którzy znaleźli się w Płocku i tym, którzy walczą o swoją ojczyznę. Z pierwszego dnia początku pełnomasztabnej wojny na terytorium Ukrainy wszyscy żyteli Polski, a także żyteli miasta Płocka dopomagali, zbierali grosze i не тільки для міста Житомир, але для тих людей, які приїхали, евакуювалися до міста Плоцька і допомагали всім, чим тільки могли. І допомагати будемо далі, допоки Україна буде walczyć o swoją wolność. І буде допомагати надалі до тих пір, поки Україна буде боротися за свою незалежність. Pierwszy transport humanitarny z darami od mieszkańców Płocka, którzy przynosili żywność, ubrania, to, co było potrzebne, wyjechał w autobusie, który przywiózł tutaj do Płocka bodajże 28 lutego mieszkańców Żytomierza. Pierwsza fura humanitarna pojechała autobusem, który przywiózł sobie pierwszą taką chwilę bieżenców. To było na pewno 28 lutego i była tam powiedzmy, ona nabyta jeżą, odziegom i wszystkimi необхідними rzeczami nawet dla wojskowych. Ostatni z tych transportów humanitarnych, 17 w sumie, tirów, autobusów, busów, to transport, który kilka dni temu dotarł do Żytomierza z agregatami i łóżkami polowymi dla żołnierzy.
Останній бус, який приїхав, їх було в загальній кількості 17, привіз до міста Житомира генератори, а також ліжка для військових. Символом тих потреб, які дійсно вręcz są bardzo duże na w Ukrainie, niech będzie ta świeca, którą żołnierze, z której korzystają w okopach, świeca zrobiona ze starych świec zalanych tutaj w takiej konserwie, czy puszce po konserwie. I takim symbolem, jaki był передany do miasta Płocka, to jest taka świeczka okopowa, jaka składa się z baneczki takiej zwyczajnej żystianej i z wielkiej ilości już wykorzystanych świeczek. Jako prezydent miasta chcę jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Płocka, którzy przez ten ostatni rok angażowali się w pomoc zarówno mieszkańcom, kobietom, dzieciom, które trafiły do Płocka z Ukrainy, jak i tym, którzy dzisiaj w Ukrainie walczą za swoją ojczyznę. I pan prezydent передає дуже велику подяку всім мешканцям міста Płocka і всім людям, які прихистили біженців і надалі допомагають і отримують їх. Dziękuję organizacjom pozarządowym na czele z Polskim Czerwonym Krzyżem, ale wielu, wielu organizacjom harcerskim, WOPR-owi, społecznym po prostu, fundacjom, Fundacja Rodzinie. To jest ogromny ruch społeczny, dzięki któremu jako miasto mogliśmy pomagać właśnie walczącym Ukraińcom. I także przekazuje pan prezydent podziaku wszystkim takim specjalnym organizacjom, jakie wolontariuszom, jakie dopomagają i nadal dopomagają, bo bez nich by tego wszystkiego także by nie było. Nie byłoby to możliwe dzięki mieszkańcom, bez mieszkańców Płocka, tylko dzięki nim, dzięki armii wolontariuszy, często bezimiennych, ale także przedsiębiorców, firm, ta pomoc nie byłaby możliwa. Natomiast dzisiaj cały czas możemy ją świadczyć dzięki mieszkańcom Płocka na rzecz walczącej Ukrainy. To все завдяки мешканцям Płocka для українців, які досі боронять нашу територію. I będziemy dalej to czynić tak długo, jak będzie potrzeba, bo mamy świadomość, że dziś Ukraińcy walczą nie tylko za swoją ojczyznę, ale także w obronie wolnego, demokratycznego świata. I my będziemy tylko pomagać, skільки це буде потрібно, тому що ми розуміємо, що Україна захищає не тільки свою територію, а й демократичний світ. Sława Ukrainie. Sława Ukrainie. Героям слава. І героям слава. Dziękuję bardzo panie prezydencie, dziękuję bardzo panie merze. Ja pozwolę sobie też od siebie jeszcze tylko proszę jeszcze pan prezydent. Jeszcze jedna rzecz, tak jak powiedziałem, ostatni nasz transport humanitarny był w Żytomierzu na początku lutego. Tak, ostatni nasz transport humanitarny był na początku lutego. I wówczas ksiądz Aleksiej Poliakow, kapelan wojskowy Żytomierza, który regularnie przebywa na froncie z żołnierzami, przekazał delegacji z Płocka flagę Polski. I także kapelan, pan Aleksiej Poliakow przekazał do miasta Płocka flag z podpisami. Podpisami żołnierzy walczących w Bachmucie, strategicznym mieście. Było podpisane wojskowymi, jakie teraz obronią nasze terytorium w Bachmucie. W obwodzie donieckim. Wolododonieckim, tak. Flagę podpisali żołnierze, przedstawiciele 95. Samodzielnej Brygady Desantowo-Szturmowej i 46. Brygady Powietrzno-Motorowej. Tak, było podpisane wojskowe 95. i 46. Brygady. Ksiądz kapelan prosił, aby flagę przekazać właśnie w pierwszą rocznicę wojny na ręce przewodniczącego Rady Miasta z podziękowaniem za dotychczasowe wsparcie. I pan kapelan dużo prosił, żeby była cej prapor był передany w pierwszą rocznicę wtorgnienia Rosji na terytorium Ukrainy. Panu Jaroszewskiemu, tak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy wam za związek. Dziękuję bardzo zarówno panu merowi, jak i panu prezydentowi. Dziękuję za przekazaną również flagę. To jest oczywiście symbol. Natomiast jeszcze tylko dwa zdania z mównicy.
Drodzy Państwo, nas Polaków nie trzeba przekonywać do tego, po czyjej stronie stoi prawda w tej wojnie, w tej brutalnej wojnie. Ostatnie przynajmniej 300 lat historii nauczyło nas tego, że dobrze wiemy, co oznacza tak zwany ruski mir. Chciałbym w tym miejscu życzyć Ukrainie za pośrednictwem naszego miasta partnerskiego, żeby ziściły się słowa państwa hymnu. Jeszcze nie umarła Ukrainy ani sława, ani wola. Jeszcze nie umarła Ukrainy ani sława, ani wola. Prosiłbym o przetłumaczenie. Dużo dziękuję Wam. I nas, Polakiem, nie potrzebno przekonywać w tym, że potrzebno pomagać. My będziemy cały czas pomagać i chcieliby, żeby tak było, jak w naszym imieniu, jeszcze nie umarła Ukraina, ani sława, ani wola. Dziękuję bardzo. Wiem, że jeszcze jest zgłoszenie w tej dyskusji. Dużo Wam dziękuję za to. Pani rektor naszej Uczelni Politechniki Warszawskiej, pani Renaty Walczak. Prosimy bardzo, pani rektor. Mam nadzieję, że państwo przez aklamację wyrażacie na to zgodę. Powinienem teoretycznie poddać pod głosowanie dopuszczenie pani rektor, ale proszę bardzo, oczywiście. Bardzo dziękuję. Ja bym chciała, żeby państwo z Żytomierza wiedzieli, że ile miasto robi dla naszych uchodźców, partnerów z Ukrainy. 13 lutego odbyła się w Płocku, taki uroczysty odbiór naszego akademika po termomodernizacji. W tym akademiku mieszka 150 osób z Ukrainy, 150 uchodźców. I od państwa z Ukrainy na ręce pana prezydenta dostałam podziękowania, które zaraz przekażę. Serdecznie dziękujemy panu prezydentowi miasta za pomoc, wsparcie, współczucie i zrozumienie. Dziękujemy bardzo za możliwość zamieszkania w domu studenckim w Cześniak. Pan prezydent dziękował wszystkim, a ja dziękuję w imieniu osób, które mieszkają, panu prezydentowi. Tylko się mówiła pani rektor Politechniki Gdańskiej i także ona podziękowała za to, że otrzymała taki dyplom w związku z tym, że bieżąców było biля 150 чоловік поселено в гуртожитку даної політехніки. Tutaj rzeczywiście nie powiedziałem wszystkiego, co państwo radni mają w materiale, ale rzeczywiście ta pomoc była możliwa właśnie dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu instytucji, także Politechniki Warszawskiej, księży Maria Witu, Kościoła Maria Witów, także Sióstr Miłosierdzia. Rzeczywiście do dzisiaj właśnie w tych miejscach mieszkają kobiety i dzieci z Ukrainy pod opieką miasta. Jeszcze raz również pani rektor bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze może ostatnie słowa dla państwa w Żytomierzu. Jesteśmy z wami, trzymajcie się państwo i będziemy z wami. My zawsze z wami, trzymajcie się. I czy pan Sergiej, wy macie jeszcze jakieś słowa? Депутатів міської ради від громади міста Житомира величезна подяка за підтримку України і всьому польському народу за політичну підтримку і за те, що в перші дні, коли нам було особливо складно, житомиряни змогли знайти свій другий дім в Плоцьку. Величезне за це ми дякуємо і до зустрічі. Дякую. Pan prezydent przekazał, że dziękuję bardzo wszystkiemu narodu polskiemu, a zwłaszcza mieszkańcom Płocka, że pomogli w ciężkie takie czasy i mieszkańcy Żytomierza odnaleźli drugi dom tutaj w Płocku. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo państwu z Ukrainy, dziękuję państwu radnym również za wzięcie udziału w tej dyskusji. A ja państwa trochę przepraszam za chaos na sesji, ale właśnie to połączenie było dla nas kluczowe, w każdej chwili mogło być zerwane. Także teraz wróćmy do punktu, do dyskusji na temat porządku obrad naszej sesji. Natomiast ja raz jeszcze bardzo państwa proszę, spróbujmy jak najmniej emocjonalnie o tym dyskutować. Pan prezydent Piotr Dyśkiewicz, proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałem kilka słów odniesienia do tego, co powiedziała pani radna. Otóż wiele z tych zapisów, które wzbudzają niepokój pani radnej, było dyskutowanych właśnie na komisji. Też pan dyrektor Petecki odnosił się do tego i starał się jakby rozwiać te
wątpliwości. Pani radna, no, nie mogę się zgodzić z taką tezą, że chcemy doprowadzić do tego, żeby mieszkania na Sienkiewicza, które są dedykowane dla seniorów, stały się i zamieszkiwane były przez właśnie nie seniorów. Absolutnie nie sądzę, żeby była taka intencja i przy tworzeniu tego programu mojego zespołu, mnie samego czy samego pana prezydenta Nowakowskiego, i jakby taka sugestia jest zbyt daleko idąca, absolutnie. W tym programie jest zapis umożliwiający taką sytuację, żeby ten podnajem był dla osoby towarzyszącej, ale to nie znaczy, że tak musi być, absolutnie. Ja nie chcę się teraz odnosić do tych poszczególnych punktów, które były, czy wzbudzają jakieś tam wątpliwości, ale do jednego muszę, dlatego że powiedziała Pani o tym, że ten program powinien promować czy punktować przede wszystkim osoby, te starsze osoby, które nie posiadają swojego mieszkania. I tak właśnie jest. To jest pierwszy punkt tabeli i największa ilość punktów, którą możemy przyznać. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Prezydencie. Jest jeszcze zgłoszenie od Pani Przewodniczącej Violety Kulpa. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Jak wysłuchałam wypowiedzi pana radnego Tomasza Kominka, to myślałam, że ona się odnosi do mnie, bo wczoraj dyskutowałam na Komisji Skarbu na ten temat. Natomiast nie mogę się zgodzić z jednym stwierdzeniem, które pan radny użył, że mamy rozmawiać w zaciszu gabinetu pana prezydenta Piotra Dyszkiewicza. Ja tylko przypomnę, idąc wstecz, że prosiliśmy pana prezydenta kiedyś, czy też wnioskowaliśmy o to, żeby spotkania przed przygotowaniem budżetu, projektu budżetu na każdy rok kalendarzowy odbywały się wcześniej z klubami, bo takie były kiedyś spotkania, i wtedy usłyszałam właśnie od pana prezydenta słowa, że takie spotkania nie będą odbywać się w gabinetach, tylko do tego służy sesja i komisja. I słusznie, ja uważam, że tak też powinno być, tylko że ja nie słyszałam tej dyskusji, która, jak mniemam, odbywała się na Komisji Inwestycji, ponieważ jestem członkiem Komisji Skarbu i Komisji Rewizyjnej. Ja wczoraj na Komisji Skarbu oczywiście dyskutowałam o tym, ale w innych aspektach, i w związku z tym chciałabym, żeby ten projekt uchwały utrzymać w porządku obrad, po to między innymi, żeby wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z argumentami różnych stron. I chciałabym wypracować swoją opinię, i moi radni w ramach Klubu Prawa i Sprawiedliwości również chcielibyśmy poznać ewentualnie te opinie, które się pojawiały na komisjach, bądź argumenty, które były odpierane po drugiej stronie. Myślę oczywiście o panu dyrektorze Peteckim czy panu prezydencie Dyszkiewiczu. A nie chcę właśnie utrzymywać czegoś w zaciszu gabinetu i na komisjach. Nie wszyscy są członkami, jeśli ten program jest tak ważny z perspektywy funkcjonowania naszego miasta i tej grupy wiekowej, no to dobrze byłoby, gdybyśmy mogli wszyscy wsłuchać się w argumenty. W związku z tym, kończąc i nie wchodząc w konkretne propozycje zmian, bo nie po to jesteśmy teraz w punkcie otwarcia obrad i zatwierdzenia porządku, żeby dyskutować merytorycznie o tym projekcie uchwały, tylko wypowiedzieć się za lub przeciw, więc zdecydowanie jesteśmy za tym, żeby tę dyskusję utrzymać w tym punkcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja już bardzo bym prosił, żeby teraz nie było ad vocem. Pani radna, to nie jest ten moment autentycznie. Dobrze, proszę bardzo. Dziękuję Panie Przewodniczący za głos. Tutaj ad vocem do Pana Prezydenta. Mam przed sobą tabelę. W punkcie pierwszym. Rezygnacja z najmu lokalu będącego w mieszkaniowym zasobie lub innym zasobie, co do którego to lokalu gmina miasta Płock ma prawo wskazania innego najemcy. 30 punktów. Taką mam tabelę. Ale nie ma tu nic powiedziane, że 30 punktów w punkcie pierwszym jest dla mieszkańców, którzy nie mają lokalu w ogóle. Albo ja tego nie rozumiem. Dobrze, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, proszę. No, poddaję, mamy wniosek o zdjęcie, i jeżeli on nie będzie zdjęty, to ta dyskusja pewnie będzie jeszcze dzisiaj na sesji długa i namiętna.
Drodzy Państwo, mamy, bo już zaczynam się gubić, mamy wniosek, znaczy musimy przegłosować wniosek, który de facto umarł naturalnie, czyli zdjęcie z porządku obrad punktu drugiego. Mamy wniosek o zdjęcie z porządku obrad również, punkt drugi, przypomnę Państwu, to jest wręczenie medalu Laude Pro Vos. I mamy wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu ósmego w bloku uchwał, druk numer 913, projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miasto Płock. Chodzi o mieszkanie dla seniorów. Te dwa wnioski teraz poddam pod głosowanie. Jeżeli o jakimś zapomniałem, to proszę przypomnieć mi. Chyba były tylko te dwa. Zatem proszę o pulpit do głosowania. Jako pierwszy głosujemy zdjęcie z porządku obrad wręczenia medalu Laude Pro Vos. Mam nadzieję, że za miesiąc do tego punktu wrócimy. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę Państwa radnych o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 20 osób za zdjęciem, 1 przeciw. Zdjęliśmy z porządku obrad ten punkt. I teraz drugi wniosek o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały na druku numer 913. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę Państwa radnych o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 13 za zdjęciem, 8 przeciw. Stwierdzam, iż zdjęliśmy z porządku obrad ten punkt. Najprawdopodobniej znajdzie się on w porządku obrad kolejnej sesji za miesiąc. Drodzy Państwo, teraz przed nami punkt trzeci, wybór komisji uchwał i wniosków. Proszę o zgłaszanie kandydatur. Proszę o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał i Wniosków. Pani Przewodnicząca Iwona Krajewska, proszę bardzo. Zgłaszam dwie kandydatury, koleżanki radnej Małgorzaty Ogrodnik oraz kolegi Łukasza Pietrzaka. Czy Państwo radni wyrażają zgodę? Jest zgoda. Czy są jeszcze jakieś inne zgłoszenia? Nie widzę więcej zgłoszeń, zatem poddaję pod głosowanie dwuosobowy skład Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowany przed chwilką. Proszę o pulpity do głosowania, proszę o zagłosowanie. Poproszę o zbiorcze wyniki głosowania na mój pulpit. 21 głosów, no tak, jednogłośnie wybraliśmy Komisję Uchwał i Wniosków. Zapraszam Państwa do stołu prezydialnego po naszej lewej stronie. I teraz jeszcze, Szanowni Państwo, w punkcie czwartym, który mamy teoretycznie już za sobą, chciałbym, żebyśmy, musimy przegłosować pisemny materiał, który przygotował nam Pan Prezydent. Przypomnę, iż jest to informacja o działaniach pomocowych realizowanych w czasie konfliktu zbrojonego na rzecz osób z Ukrainy przebywających w Płocku oraz na terenie Ukrainy, prowadzonych przez gminę miasto Płock i płockie organizacje pozarządowe w 2022 roku oraz perspektyw w tym obszarze na 2023 rok. Materiał otrzymaliśmy. Czy do tego materiału jeszcze ktoś z Państwa jakieś pytania bądź uwagi ma? Nie widzę, zatem poddaję pod głosowanie przyjęcie tego materiału. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę Państwa radnych o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 24 na tak, jednogłośnie przyjęliśmy materiał. Dziękuję bardzo. I teraz przechodzimy do punktu piątego. Rozwój systemu terenów zieleni w mieście Płocku w kontekście poprawy warunków siedliskowych, propozycji nowych terenów zieleni urządzonej i ochrony terenów cennych przyrodniczo. Sprawozdanie z prac badawczych wykonanych na zlecenie Urzędu Miasta Płocka. I raz jeszcze witam serdecznie Państwa z Politechniki Warszawskiej. Przypomnę, iż są z nami Pani Rektor, Pani Renata Walczak, Pani Profesor
Małgorzata Kacprzak oraz pan dr Piotr Gryszpanowicz. Serdecznie państwa witamy. Czy może jeszcze zadam pytanie, czy pan prezydent chciał jakieś wprowadzenie zrobić w tym punkcie? Bardziej do pana prezydenta to jedno zdanie. Proszę bardzo, pan prezydent. Proszę tylko o... proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado i Pani Rektor przede wszystkim. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować za właśnie już wykonaną pracę i wyrazić swoje przekonanie, że będzie ona procentowała w przyszłości konkretnymi realizacjami z naszej strony. Tutaj dziękuję oczywiście po stronie Politechniki na ręce Pani Rektor wszystkim osobom zaangażowanym. Ze swojej strony bardzo dziękuję Panu Wiceprezydentowi Piotrowi Liśkiewiczowi, który doprowadził do tego porozumienia i jest osobą odpowiedzialną z mojej strony nad jego realizacją. Także też dziękuję wszystkim urzędnikom zaangażowanym na tym etapie i mam nadzieję, że konkrety później mieszkańcy Płocka będą widzieli już na ulicach naszego miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wstęp. Proszę bardzo, Panie Rektor. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Panie Prezydencie, Panowie Wiceprezydenci, ja chciałabym w imieniu Politechniki podziękować za możliwość współpracy z Urzędem Miasta. Jest to dla nas bardzo ważne. Ja się cieszę, że wiedza inżynierska jest potrzebna Urzędowi Miasta i że będzie to procentowało. Zapraszam na scenę kolegów, którzy razem z nami w zespole współpracowali przy tym projekcie. Bardzo proszę Pani Profesor Kacprzak, Pan dr Gryszpanowicz i bardzo proszę o prezentację. Proszę Państwa, bardzo. Proszę Panią Profesor. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Rado Miasta. Szanowni Państwo, ogromną przyjemnością, tak, wykonaliśmy dość dużą pracę na rzecz, mam nadzieję, rozwoju terenów zieleni. Już. Z góry przepraszam, że troszeczkę będą takie zmiany tutaj przy mównicy, po prostu też ze względu na duży zakres merytoryczny my podzieliliśmy pracę między siebie, w związku z tym jest taka sytuacja, że no troszeczkę się będziemy przy tej mównicy zmieniać, ale mam nadzieję, że będzie dla Państwa wszystko zrozumiałe i będzie to dla Państwa no jakaś wiedza, którą będziemy tu się starali przekazać. Rzeczywiście zostały wykonane badania w ramach dwóch projektów. Prace badawcze dotyczyły zielonej rewitalizacji ulic Kazimierza Wielkiego, 1 maja i kolegialne wraz z analizą postrzegania zieleni przez mieszkańców miasta Płocka, a drugi temat dotyczył analizy rozwoju zieleni w mieście w kontekście poprawy jakości życia mieszkańców. Ja rozpocznę może od tego drugiego, od tej drugiej analizy. Ona jest może, ponieważ ona jest jakby obszerniejsza, dotyczy całego miasta, dotyczy takiego systematycznego i systemowego podejścia do rozwoju terenów zieleni. Obejmowała diagnozę stanu terenu zieleni w Płocku, analizę przestrzenną, uwarunkowania przestrzenne, podział terenów zieleni ze względu właśnie na charakterystykę przestrzenną, na pełnioną funkcję. Spróbowaliśmy określić kierunki kształtowania terenów zieleni miejskich. Zostały przygotowane takie założenia do standardów dotyczących utrzymania zieleni i zakładania nowej zieleni. Również przygotowaliśmy takie wytyczne dla wyznaczania i użytkowania terenów cennych przyrodniczo oraz kilka propozycji rozwiązań terenów zieleni w skali mikro i makro. Tutaj, proszę Państwa, tak tylko szybciutko o tym, że zieleń w Płocku jest ważna nie od dziś. To tutaj z 35 roku rozwój ogrodnictwa w Płocku, taka informacja z panią Żukowską zamieszczoną, że rzeczywiście tych ogrodów już wtedy, terenów zieleni dostępnych dla mieszkańców Płocka było bardzo dużo.
Celem nadrzędnym, który sobie jakby postawiliśmy, jest zwiększenie powierzchni, ale funkcjonalnych terenów zieleni w Płocku. Oczywiście takim celem pierwszym był rozwój, który postawiliśmy sobie, to rozwój istniejących terenów zieleni publicznej w kontekście ich nie tylko społecznych funkcji, ale również środowiskowych funkcji. Proszę Państwa, w tej chwili już jak mówimy o zieleni miejskiej, przestaje się powoli mówić, że tylko ma znaczenie rekreacyjne, że to, że ma tylko i wyłącznie służyć mieszkańcom. Zieleń ma także służyć poprawie jakości środowiska. No niestety tak to jest, że ze względu również na niedobory wody, ze względu na jakość powietrza, zieleń ma również pełnić funkcje także środowiskowe, przede wszystkim związane w tej chwili z retencją wody. Tutaj kolejny cel to tworzenie nowych terenów zieleni zgodnie z zasadami usług ekosystemowych. Kolejny, stworzenie takiego zintegrowanego systemu terenów zieleni, ponieważ ważne jest też, żeby nie były to odizolowane od siebie powierzchnie, żeby można było przemieszczać się w takich korytarzach ekologicznych, żeby można w ten sposób podejść do zieleni, takiego tych terenów zieleni w mieście jako pewnej z całości. Oczywiście ochrona terenów cennych przyrodniczo, tutaj jest to też jeden z kolejnych celów, wprowadzenie i stosowanie standardów utrzymania, zakładania pielęgniacji terenów, poprawa jakością zarządzania terenów zieleni miejskich. To te cele mieliśmy na uwadze. Tutaj no, tabela ta u góry jest troszeczkę rzeczywiście nieczytelna, ponieważ to jest z no taki skan z 80 roku, więc może rzeczywiście być z tym problem, ale chciałam Państwu tutaj pokazać, jak zmieniła się powierzchnia w przeliczeniu też tak jakby ogólna powierzchnia terenów zieleni, ale też w przeliczeniu na mieszkańca między 80 a 2020 roku. W tej chwili już też są dane z 2021 roku, ponieważ to są oczywiście dane z zeszytów statystycznych miasta Płocka, więc widzimy, że to się oczywiście zwiększa, tak, to się oczywiście zwiększa i bardzo dobrze, chociaż duża część mieszkańców, nie tylko mieszkańców, narzeka, że zieleni w Płocku jest stosunkowo mało. Kolejny slajd dotyczy powierzchni i ludności Płocka według osiedli. Ja, proszę Państwa, zrobiliśmy tutaj taką analizę, jak zmieniła się w stosunku trochę właśnie jakościowo, nie wiem czemu, tu jest dobrze, tutaj już trochę gorzej, no tak to, no tak to jest. Jeżeli byśmy podzielili powierzchnię Płocka na osiedla, takie podstawowe osiedla, to widać wyraźnie, że liczba mieszkańców zwiększa się na tych, w tych osiedlach z zewnątrz bardziej, tak, w osiedla położone centralne, Stare Miasto, czy powiem tak, stare osiedla, tutaj rzeczywiście jest duży ubytek liczby mieszkańców. Najwięcej cierpi tutaj Skarpa, Stare Miasto, ale również i Tysiąclecie, i Łukasiewicza, i Kolegialna. To są takie, natomiast te osiedla, które znajdują się tak na zewnątrz, czyli Podolszyce, ale też Ciechomice, Borowiczki, Wyszogrodzka, Zielony Jar, Winiary, to są Winiary szczególnie, to są osiedla, gdzie przybywa liczby mieszkańców. Myśmy nie robili struktury wiekowej, ale jakby zrozumiałe jest też, że na osiedlach, które znajdują się w centralnej części, no, średnia wieku osób, które zamieszkują te osiedla, będzie pewnie wyższa, tak? No, zostają tutaj na tych osiedlach raczej osoby starsze, młodzi przenoszą się, budują domy, przenoszą się na te zewnętrzne, na, nie powiem tak zewnętrzne, bo to może brzydko, ale na osiedla znajdujące się poza centrum. I też to trzeba wziąć pod uwagę w zaprojektowaniu takich funkcjonalności terenów zieleni. Ja tutaj oddam głos panu doktorowi Gryszpanowiczowi na kilka. Dzień dobry Państwu, Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Mi przypadło przeanalizowanie
wszystkich miejscowych planów, które obowiązują w Płocku plus studium. Pracy było oczywiście co niemiara. Zobrazowaliśmy to tutaj na dwóch planach. Jak Państwo doskonale wiecie, cały Płock nie jest pokryty miejscowymi planami, więc musieliśmy opierać się również o zapisy studium. Postaram się dosyć szybko, bo wiem, że tutaj na te tematy można by było naprawdę szczegółowo bardzo długo rozmawiać. Jesteśmy do Państwa dyspozycji oczywiście później, gdyby były jakieś pytania. W ramach prac pokazaliśmy również, przeanalizowaliśmy również miejscowe plany i wszystkie tereny zielone przeznaczone w tych planach pod kątem własności. Wiemy, że bez tego oczywistego faktu, gdy gmina nie dysponuje danymi gruntami, najpierw musimy przejść do pozyskania tych gruntów. To, że coś jest przeznaczone w miejscowym planie pod tereny zielone, nie oznacza, że już natychmiast one zostaną zagospodarowane. I tutaj, gdy mieliśmy jakiś czas temu okazję spotkać się podczas jednej z komisji z Państwem radnych, już wówczas to sygnalizowałem, z tymi własnościami i tymi gruntami przeznaczonymi, czy to w planach, czy to w studium, jeżeli chodzi o własności miasta, nie jest za dobrze. Tych gruntów jest teoretycznie sporo, co pokażę na końcu, na ostatniej mapie, na której będę obrazował te tereny dla całego miasta. Natomiast będziecie musieli Państwo na pewno się skupić nad tym, aby w bliższej lub dalszej perspektywie zacząć pozyskiwać te grunty, aby móc na nich inwestować. W ramach prac, tutaj Pani Profesor Kacprzak już w kilku słowach to powiedziała, przygotowaliśmy kilka propozycji parków. Proszę się nie przywiązywać może do tych nazw, bo oczywiście tutaj znamy określenie parku obowiązujące, nie wiem, chociażby przez Urząd Statystyczny, że park to jest od 2 hektarów, ale no to jest tylko nazwa. O powierzchniach oczywiście za chwilkę również powiem dla tych punktów, dla tych konkretnych rozwiązań. Natomiast chciałbym tutaj podkreślić, że ogromną pracę kilka lat temu, bodajże chyba w 2017 roku, wykonał Wydział Kształtowania Środowiska tutaj z urzędu, który opracował takie opracowanie, przygotował takie opracowanie, gdzie zobrazował, gdzie takie tereny w mniejszej jakiejś takiej skali mogłyby zostać zazielenione w bliższej lub dalszej perspektywie, więc ten program bardzo nam pomógł. Nie będę przedstawiał dlaczego o nim mówię, nie będę przedstawiał tych propozycji zamieszczonych wówczas, chociaż już dzisiaj wiadomo, że no nie wszystkie będą mogły z różnych przyczyn być zrealizowane. Natomiast chciałbym się skupić na propozycjach, które nam udało się wypracować i jestem przekonany, no nigdy może nie wolno powiedzieć na 100%, ale na 99%, że już te propozycje plus te, które były zaproponowane w 2017 roku, wyczerpują możliwości zagospodarowania terenów, którymi dysponuje gmina. Mam tutaj na myśli również tereny, które należą do spółek, bo tutaj jest to zagadnienie również troszeczkę szersze, o którym można by było powiedzieć. Pierwszym takim parkiem, który chcielibyśmy zaprezentować, jest to park, który znajdowałby się niedaleko cukrowni Borowiczki. Ten park niejako przecina ulica Borowicka. Tutaj jedna uwaga, tylko nie wiem, czy mam taki wskaźnik, który mógłbym pokazywać. Czy tym można, tak? O, okej, okay, spróbujmy, udało się. Proszę Państwa, mówi się, że podróże kształcą i również jedna z takich podróży, którą odbyliśmy tutaj w ramach działań, w ramach pracy nad tym opracowaniem, mieliśmy okazję być w Barcelonie, gdzie osoby odpowiedzialne za właśnie kształtowanie między innymi terenów zielonych w tym mieście przedstawiały nam ich punkt widzenia, ich podejście, jak oni podchodzą do tego typu zagadnień. Przedstawialiśmy im nasze ograniczenia, przecież jeszcze większe ograniczenia są u nich. I takim efektem
tych rozmów jest między innymi ta propozycja. Dlaczego jakby do tego nawiązuję? Dlatego, że w miejscowym planie obowiązującym od 2019 roku w tym miejscu, tutaj mniej więcej tak pokazuje, ma przebiegać w bliżej nieokreślonym czasie ulica, która się najprawdopodobniej będzie nazywała Basenowa. Tylko teraz zastanówmy się wszyscy, czy w jakiej perspektywie ta ulica może tutaj powstać? Pewnie w dalszej niż w bliższej. I my prezentowaliśmy takie podejście, że no, ograniczają nas miejscowe, mówię o tej Barcelonie, nawiązuję do niej, że nas ograniczają miejscowe plany, nie możemy nic zrobić, tutaj takie rozwiązanie, tutaj takie, a de facto te tereny leżą odłogiem. Do momentu, kiedy nie znajdą się pieniądze, nie będzie taka potrzeba, aby tą ulicę wybudować, albo za kilka lat się okaże, że jednak nie, tutaj jest nie ma takiej potrzeby, nie musi tej ulicy być. I nam powiedział tam jeden z profesorów bardzo prostą zasadę. To co to ogranicza, aby posadzić tam drzewa, które można przesadzić, może akurat po danej trasie ich akurat tam nie sadzić, ale gdzieś obok, może zagospodarować to innymi terenami zielonymi, tak żeby rzeczywiście nie było tego problemu, że później te drzewa trzeba było wycinać, nie daj Boże, i tak dalej, uciec od dodatkowych kosztów. Nie ograniczajcie się, my się nie ograniczamy. Zobaczcie, my tutaj mamy teren, nie wiem, tutaj pan prezydent Dyśkiewicz może to potwierdzić. Zobaczcie, tutaj dzisiaj budujemy blok, a wiecie, że 5 lat temu tutaj był skwer. Skwer, który był tylko zrobiony na 5 lat i było warto. A co się stało z tymi drzewami, od razu prezydent, pamiętam, do tego pana profesora. A nie, te drzewa, to zobaczcie, one są tu, zostały przesadzone, obok. Ale było warto, bo my mamy problem, tych terenów jest cały czas mało zielonych, mamy problem, może nie będę się skupiał teraz na temat problemów Barcelony, bo to nie o to chodzi, ale przecież u nas podobne jakby problemy występują i chęci zazieleniania miasta mamy równie duże. Także podeszliśmy trochę niestandardowo. Nie chciałbym, ja to mówię specjalnie, aby ktoś, kto będzie analizował te nasze rozwiązania, nie powiedział, no chwila, no przecież tam jest plan, który określa przebieg ulicy w przyszłości, przez środek przebiega rzeczka Słupianka. Super. No takich parków, przez które przez środek przebiega rzeczka, no to tylko szukać ze świecą, prawda? Proszę się również nie przywiązywać do konkretnych tutaj rozwiązań. To są rozwiązania zaproponowane przez panią doktor Justynę Janiak, która wymyśliła taki park dla aktywnych, więc tutaj może powstać całkowicie coś innego, gdy przejdziecie państwo, zapadnie taka decyzja, że warto w ten sposób postępować i warto być może innego rodzaju park tutaj zamieścić. Dwie uwagi, tutaj one są jeszcze wypunktowane, powierzchnia, bo pan przewodniczący zawsze nam zwracał na to uwagę, przynajmniej pamiętam na tej komisji, żeby powiedzieć, jakie to będzie duże, bo to, żeby to zobrazować, no to tutaj teren jest niesamowicie duży. Mamy dwa ograniczenia, dokładnie w tym miejscu, tutaj i tutaj, one tak naprawdę na całość nie wpływają zbytnio, bo to są działki prywatne, ale gdybyśmy w nie wchodzili, nie ma potrzeby ich pozyskiwania. Natomiast pozostały teren jest albo gminy, albo Skarbu Państwa, albo należy do spółek miejskich. Dobrze, przejdę, bo troszeczkę się rozgadałem na tym punkcie. Tutaj mamy kolejny skwer. Tutaj już nie mamy nic takiego bardzo odkrywczego, ponieważ miejscowy plan przewiduje zagospodarowanie w tym miejscu. Jest to skrzyżowanie ulicy Bielskiej i Narodowych Sił Zbrojnych, naprzeciwko jest stacja benzynowa. Może miejsce, do którego konkretnie ktoś, nie wiem, nie będzie tam chciał mieszkaniec chodzić i jakoś dużo czasu tam spędzać, ale jest to miejsce niesamowicie reprezentacyjne, mi się tak marzy, nawet to zgłaszałem kiedyś, żeby, nie wiem, był to taki skwer na przykład uczelni wyższych, no już nie chciałbym powiedzieć, że tylko Politechniki, bo przecież nie tylko Politechnikę mamy w Płocku, ale no coś takiego fajnego na wjeździe ulicą Bielską, myślę, żeby się przydało.
Kolejnym, i ten teren, nie powiedziałem tego, on jest troszeczkę mniejszy, przepraszam, może się cofnę. On jest troszeczkę mniejszy, on ma około 0,6 hektara. A ten poprzedni? A ten 6 hektarów, przepraszam. Było napisane, nie powiedziałem, 0,6. Skrzyżowanie Bielskiej i Narodowych Sił Zbrojnych. Jeżeli panowie pamiętacie, bo jesteśmy w podobnym wieku, niedawno tam, jeszcze do niedawna były tam, parkowały samochody, gdy odbywała się giełda. Tutaj niestety, tutaj pani dyrektor Maja Syska-Żelechowska by to mogła również potwierdzić, koszty realizacji w tym miejscu tego parku, tego skweru będą nieco wyższe, ponieważ tam już wiemy, że będzie potrzeba wymiany częściowo gruntów, tam przez lata były różnego rodzaju materiałami wysypywany ten obszar, utwardzano ten grunt, więc trzeba będzie to wymienić. To tak tylko woli wyjaśnienia. Kolejny, myślę, bardzo ciekawy i z niesamowitą historią. Skwer Przyjaźni, czy kiedyś nazywany Parkiem Przyjaźni. My tutaj bardzo, to co mnie osobiście bardzo cieszy, dbamy o historię, pan przewodniczący również, pani przewodnicząca również bywają na promocjach różnych publikacji o historii naszego miasta i tutaj chciałem nawiązać do takiej historii. Jest to park, który wiele, wiele lat temu wymyślił Druchmilkę i na pośrodku niego rosną do dzisiaj drzewa sadzone przez dzieci z różnych stron świata. I to jest taka nasza historia, taki malutki, uwaga do nas wszystkich. Te drzewa były sadzone, one były na początku, one nie dbano, pamiętano tą historię, później różne przemiany w naszym mieście spowodowały, że pewnie dzisiaj nieliczna grupka ludzi pamięta, że te drzewa były sadzone przez te dzieci, które przyjeżdżały ze Stanów Zjednoczonych, odwiedzały miasto, odwiedzały dzieci Płocka. Miał ten park łączyć, miał on być takim miejscem, gdzie harcerze mieli odbywać swoje spotkania, przysięgi. No to jest cała historia, o której bym mógł bardzo długo mówić. Również ten plac przecież pamięta obrady Wojewódzkiej Rady Narodowej, takie niesamowicie ważne na początku lat 60. Myślę, że ten teren bardzo, bardzo warto zagospodarować i tutaj jego powierzchnia około 0,4 hektara, natomiast co jest istotne do dzisiaj, ten teren, to kilkoro radnych, z tego co wiem, że pani radna Domosławska, pan radny Kominek, pan prezydent Liśkiewicz, wiem, bo śledziłem korespondencję, zabiegali o zagospodarowanie tego parku, super, bardzo jestem wdzięczny i wiem, że toczą się sprawy własnościowe, tam po prostu są nieuregulowane jeszcze te kwestie i z tego co wiem, chwilkę trzeba będzie jeszcze poczekać, bo chyba sprawa w sądzie, ale wszystko jest na dobrej drodze i mam nadzieję, że to miejsce uzyska, odzyska swoją świetność. Mają różne elementy, które są tam do dzisiaj wbudowane, odzyskać swój dawny blask. Ten pomysł jest pomysłem akurat naszych studentów, moich studentów, którzy dostali zadanie ich wizji zaprezentowania. Mamy do tego również wizualizację, bo tutaj jest oczywiście tylko plan zagospodarowania. Kolejnym parkiem kieszonkowym jest właśnie park, który, parczek, nie wiem, skwerek, który mieści się o powierzchni około 0,5 hektara, który zaproponowaliśmy, aby mieścił się na skrzyżowaniu przy Medycznej, przy PCK i Dobrzyńskiej. Jest tam teren, co prawda do dzisiaj zielony, jest tam trawnik duży z drzewami z trzech stron. Myślę, że warto w uzupełnieniu tych inwestycji wcześniejszych, które obok przez miasto zostały wykonane, bodajże chyba w ramach budżetu obywatelskiego, warto jakby dokończyć to dzieło i te też tereny należą do miasta. Nieco innym rozwiązaniem, takim rozwiązaniem, które powierzchniowo wpisywałoby się w te wymogi, o których mówimy, kiedy mówimy o parku, czyli około 2 hektarów, jest taki park linearny, roboczo nazwany Międzytorze.
Jest to miejsce no, bardzo, bardzo mi bliskie, wychowywałem się tam, wiele wspomnień. Jest to teren po torach kolejowych, które kiedyś prowadziły do jednostki wojskowej. No to my tam spędzaliśmy mnóstwo czasu, wiele lat temu już te tory rozebrano, ale jedno się nie zmieniło. Mieszkańcy tych terenów robią sobie często skrót i po prostu tamtędy chodzą, tylko ten teren jest niezagospodarowany. Tak, żeby Państwu zobrazować, tutaj mamy Otolińską, przejazd kolejowy, bardzo dobrze wszyscy Państwo znacie, te takie przejście wielopoziomowe nad torami, ulica Banacha, tutaj mamy już Chopina, bardzo duży ciąg o dużej powierzchni, który warto by było zagospodarować. Oczywiście znowu, to jest koncepcja, nasz jakiś pomysł, jeszcze na etapie projektowania na pewno wiele rzeczy można by było uszczegółowić i poprawić. I ostatnia taka z tych takich mniejszych, nazwijmy tak, propozycji, nie jest to propozycja, która wypłynęła od nas z grona pracowników czy też współpracowników Politechniki Warszawskiej, natomiast ta propozycja wypłynęła podczas konsultacji. Osoby, którym leży na sercu zieleń w naszym mieście, składały taki projekt do budżetu obywatelskiego. Z tego co wiem, właśnie z tych przyczyn takiego podejścia, takiego typowego nazwijmy, on z tego co wiem, nie wiem czy pan prezydent Dyśkiewicz, jak coś mówię źle, to prosiłbym poprawić, on został chyba niedopuszczony chyba do głosowania ze względu na to, że przewidywana w tym miejscu jest droga. No, wiemy, że pewnie będzie ciężko ją wybudować, te przebicie do Padlewskiego od z ronda Stanleya Podzielińskiego. Myślę, że z racji na to, że tutaj w tym miejscu mniej więcej jest tam kamienica, którą trzeba by było wyburzyć, no to czemu ten teren miałby być niezagospodarowany? Myślę, że warto. I tutaj przychyliliśmy się do tej propozycji. Myślę, że ono to też się z uznaniem tych ludzi spotkało, którzy o to walczyli. Powstaje tutaj, z tego co pamiętam, nowy blok. Nic tylko przyklasnąć moim zdaniem takiej inicjatywie. Inicjatywie, jeszcze raz mówię, trochę nietypowej, innego podejścia. Nie tylko takiego podejścia twardego, plan mówi tak, to tak robimy. Plan mówi inaczej, to nie, niestety nie robimy. Na to zwracam szczególnie uwagę. W ramach konsultacji również bodajże pan przewodniczący zwrócił nam uwagę, okej, pokazujecie różne propozycje, ale w materiałach, których od was oczekiwaliśmy, chcielibyśmy poznać jakieś lokalizacje dla dużych parków. No jeden pokazaliśmy, mówię o tym o Borowiczkach, troszkę uznajmy również te międzytorze, że również on się jakoś wpisywał w te zasady, o których mówiliśmy wcześniej. Natomiast zaproponowaliśmy dwa miejsca, które albo w jednym przypadku, mówię tutaj o przypadku pierwszym, zlokalizowanym przy ulicy Grabówka, nieopodal Mostu Solidarności. Jest to teren, dla osób, które troszeczkę znają historię naszego miasta, jest to teren po byłej strzelnicy, również bardzo ciekawa historia, marzy mi się tam park tematyczny, między innymi związany z historią tego miejsca. Przyznam osobiście, że na początku optowałem za nieco innym terenem. Terenem, który tutaj, jeżeli mogę Państwu pokazać, mniej więcej w tym miejscu, znajduje się po prostu bliżej mostu, tutaj. Jest również, działki są miejskie, natomiast w wyniku tutaj wielu konsultacji wewnątrz urzędu okazało się, że niedawno ten teren został na wiele, wiele lat wydzierżawiony pod winnicę. No i również tutaj się kłania znajomość historii naszego miasta, które miasto słynęło z tego. Odpuściliśmy, postanowiliśmy odpuścić, może w przyszłości, jeżeli nie wypaliłby ten temat tego parku w miejscu po strzelnicy. Jest to, uważam, super miejsce. Widzę już oczami wyobraźni miejsca parkingowe, chociażby pod mostem.
teren w ogóle niezagospodarowany, tam się aż prosi o coś, coś tam zrealizować takiego, co właśnie na potrzeby takiego parku, no bo przecież pierwsza rzecz, jak skomunikować to miejsce i dla kogo ten park, prawda? Myślę, że tutaj cała okolica ulicy Górna i Mielnicka, no mnóstwo jest tutaj tych uliczek na osiedlu Wyszogrodzka, byłaby bardzo zainteresowana tym miejscem. To miejsce, jak Państwo jeździcie tą ulicą, jest super skomunikowane. Mamy ścieżkę rowerową, naprawdę nie ma problemu. Z Podolszyc tam się jedzie chwilę na rowerze, ktokolwiek, czy ktoś biega, jest tam naprawdę chwilę, ale rozumiem, że też mogą być osoby, które wolałyby podjechać kawalątek autem do takiego miejsca, chociaż pani profesor Walczak za chwilę będzie Państwu prezentować oczekiwania mieszkańców. Z tym nie jest tak źle, jeżeli chodzi z transportem. Tak, właśnie, bardzo dziękuję panu radnemu za to pytanie. Zgadza się. Częściowo ten teren, i to jest znowu nasze podejście niestandardowe, w którymś momencie po prostu postanowiliśmy na zespole, którym zawsze przewodniczył pan prezydent Dyśkiewicz, podjęliśmy taką decyzję, że nie trzymamy się już tych planów tak bardzo, bardzo dobitnie. Analizujemy oczywiście pomysły miasta na dany teren, ale jeżeli tam, na części tego terenu, przyjmijmy na połowie tego terenu, jest usługa, no to w czym to ogranicza? Niczym. Przecież to my tam nie będziemy budować, nie wiem, osiedla, budynków jednorodzinnych, tylko będzie to teren zagospodarowany tylko. No to jest tylko, proszę Państwa, już wiele lat projektuję, wiele lat, i tutaj zawsze dobra wola pracowników urzędu, tylko z taką zawsze się spotykałem. Tutaj nikt nikomu chyba, na złość nikomu nie chciał robić. I te osoby, które pracują w wydziale, nie wiem jak on się dzisiaj nazywa, ale architektury, chodzi o architekturę rozwoju, będą wiedzieli, jak podejść do tak nietypowego. Nie ma sensu, zmiana teraz planu, jakbyśmy chcieli przejść przez ten cały proces, to będą lata i znowu nic się nie zrobi, tak? I znowu nic się nie zadzieje. Więc wydaje mi się, że tutaj jest to naprawdę bardzo fajny pomysł. Drugim pomysłem jest pomysł, no i działka miejska. Powierzchnię też mam, około 4 hektarów. I drugi pomysł, po drugiej stronie Wisły, między ogródkami działkowymi, bardzo, bardzo ciekawy teren. Tutaj Państwo widzicie, obok, on jest zaznaczony. Jeżeli chodzi o powierzchnię, tak naprawdę ona jest praktycznie dowolna. Będziemy w pierwszym etapie chcieli 2 hektary, możemy zaprojektować park na 2 hektarach, 4. Bardzo przepraszam, 4. Nie ma problemu, ponieważ tam jest mnóstwo terenu należącego w większości do miasta. Też analizowaliśmy, ponieważ tam są na tym terenie konkretnym, który jest zaznaczony, są dwie, specyfika Radziwia jest taka, że działki są długie, a wąskie. I są akurat tam dwie takie działeczki bardzo wąskie, ale tutaj zespół prezydenta Dyśkiewicza, osoby odpowiedzialne za nieruchomości powiedziały, że powinno się udać jakieś zmiana lokalizacji, przeniesienie własności, zamiana działek obok, nie powinno być z tym problemu, więc uznaliśmy, że też to będzie do przejścia, również zlokalizowanie tego parku. Ma bardzo fajną komunikację, jest super skomunikowany wbrew pozorom. Naprawdę, to trzeba dużo złej woli, żeby mówić, że to jest jakieś miejsce na odludziu. A podczas ostatnich spotkań z mieszkańcami Radziwia, gdzieś tam przy okazji innej uroczystości, w naszym przypadku, rozmawialiśmy na ten temat, bo ludzie się już tam gdzieś tam swoimi kanałami dowiadywali. Powiedzieli, że super to się będzie właśnie komponować, taki park super by się komponował właśnie z tymi ogródkami, z tym wszystkim, takie byłoby to miejsce, gdzie można by było wspólnie spędzić czas, a nie konkretnie na jednej działeczce u kogoś. Myślę, że to jest również fajna rzecz do rozważenia. Ostatnia rzecz, już na sam koniec, prosiłbym o włączenie tej mapy zbiorczej.
A jeszcze wracając do tego poprzedniego terenu, maksymalna możliwa powierzchnia miejskich gruntów? Mówimy o Dobrzykowskiej. Tam jest nawet i 8 hektarów, nie ma takiego problemu, natomiast prezydent Dyśkiewicz prosił, żeby to było takie realne i dlatego podałem przedział 2-4 hektary, to od już praktycznie można by tam było działać. No i tutaj jest taka mapa, na której oznaczyłem obecny perspektywiczny układ zieleni w całym mieście. Myślę, że to jest taki drogowskaz, który powinien wszystkim Państwu przyświecać. Różnymi kolorami zostały oznaczone miejsca związane z szeroko pojętą zielenią, która występuje lub powinna występować na terenie miasta Płocka. Co mam tutaj na myśli? Mówię o, na przykład, występuje. Lasy zostały oznaczone, one występują, ale jeżeli chodzi o inne tereny zielone, oznaczone określone jako takie w miejscowych planach, również zostały oznaczone. Tutaj nie ma na tej mapie, bo to by było nieczytelne, własności. Własności są pokazane w innym miejscu, natomiast też nie można się do nich tak bardzo przywiązywać, ponieważ w czasie naszej działalności około półrocznej to były takie miejsca, gdzie zmieniała się wbrew pozorom własność i już coś było w trakcie jeszcze pracy już nieaktualne. Jako tereny zielone również zgodnie z definicjami są chociażby zaliczone cmentarze, prawda? To jest tutaj to wszystko tak skomasowane na jednej planszy, dlatego jest mowa o obecnym stanie i stanie perspektywicznym, który wynika częściowo z miejscowych planów. Jeszcze raz nawiązuję do tej pierwszej mojego zdania na wstępie, że jak wiemy, cały Płock tymi planami przykryty nie jest, więc też będą się zdarzały takie miejsca nagle ucięte, prawda, ucięte, coś tutaj powinno dalej być, coś autor ma na myśli, coś wynika ze studium, więc, ale my tutaj skupiliśmy się na rzeczach, które są niejako przyklepane, zatwierdzone, przyjęte przez Rady Miasta na przestrzeni lat jako to, do czego powinniśmy dążyć. To nie oznacza, że wszystkie te tereny są terenami miejskimi, to w dużej mierze, ogromnej, przeważającej, akurat nie mam tutaj wyliczenia procentowego, bo to jest naprawdę bardzo duże zadanie, żeby to wyliczyć, ale jest to przeważająca ilość tych terenów, powierzchnia tych terenów nie należy do miasta i trzeba o nie dopiero powalczyć. Ja jestem przekonany, że będzie, czy byłoby potencjalnie bardzo dużo pytań takich uszczegółowiających, ale ja i tak dużo za długo, ale myślę, że było warto, żebyśmy tak chociaż w takich słowach o tym powiedzieli. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy. Dziękuję. Proszę Państwa, ja mam nadzieję, że jeszcze troszeczkę Państwo wytrzymają. Bardzo przepraszam, ale dla nas to też było... Wcale nas żaden czas nie ogranicza, to jest bardzo ciekawy temat, możecie Państwo mówić wiele godzin. Bardzo Państwa naprawdę przepraszamy, natomiast dla nas to też było bardzo takie emocjonalne działanie, więc... Czy ja bym mogła prosić o... Aha, to chyba już muszę ja sama. Slajd 8. Tak. Tutaj też są jeszcze te własności na tych proponowanych, więc to jak Państwo dostaniecie te materiały, to dobrze widać. No właśnie, czyli jak gdyby mamy dwie formy, dwa preferowane kierunki, które zaproponowaliśmy. Jeden to jest taki zieleń naturalna i zieleń urządzona jako drugi. Zieleń urządzona, czyli to, co przed chwilą Państwu też proponowaliśmy, to są no, tam, gdzie się da małe parki, tam, gdzie się da właśnie parki linearne, bo ponieważ wzdłuż ulic też, czy wzdłuż ciągów komunikacyjnych też mogą powstawać, więc to jest jak gdyby jedna propozycja. Druga to są właśnie zieleń naturalna. Płock
no, ma bardzo piękne jary, które są już w tej chwili oczywiście chronione w tym systemie ochrony przyrody. Natomiast tutaj jeszcze w analizie znalazły się takie założenia dla ochrony terenów cennych przyrodniczo. Po lewej stronie jest mapa, gdzie zaznaczono już te chronione, oczywiście najwięcej jest pomników przyrody, ale jak gdyby naturalnie Płock otaczają z jednej strony jar Brzeźnicy, z drugiej jar Rosicy i jeszcze oczywiście Wisła i ten cały park gostyński, który znajduje się po drugiej stronie, więc tutaj też no, to już są w tej chwili tereny, które są chronione. I tutaj kilka parametrów, to już są takie techniczne rzeczy, między innymi tutaj właśnie te formy użytkowania, stopień degradacji, stopień ochrony naturalnych ekosystemów. Mam nadzieję, że to troszeczkę pomoże też przy proponowaniu czy braniu pod uwagę ewentualnych nowych propozycji wzięcia pod uwagę tych terenów i chronienia ich zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. I jeszcze tak bardzo szybko elementy związane, ponieważ może część z Państwa zauważyła, że na ulicy Kazimierza Wielkiego zostały przy drzewach wymienione nawierzchnie. I te nawierzchnie różnią się troszeczkę między sobą. Tutaj dzięki też bardzo dużemu wsparciu ze strony Urzędu Miasta przeprowadziliśmy takie doświadczenie, które i prace eksperymentalne, które miały na celu właśnie pokazanie, które nawierzchnie są jak gdyby tymi nawierzchniami najbardziej korzystnymi z punktu widzenia zmiany warunków siedliskowych dla starych drzew, które się tam znajdują. Wybraliśmy trzy lokalizacje: Kazimierza Wielkiego, Kolegialna i 1 Maja, po to, żeby wykonać taki monitoring jakości siedlisk, jakości gleb na tym terenie, a przede wszystkim jest to oczywiście związane z wodą i z retencją wody, która w tej chwili wszystkim bardzo leży na sercu. I tutaj mamy, jak to wygląda po wymianie, to są nawierzchnie przy drzewach rosnących przy ulicy Kazimierza Wielkiego, oczywiście w różne nawierzchnie. No powiem tak, one różnią się, zachowują niestety, im droższa nawierzchnia, tym trochę lepiej, no ale sam fakt, że można było takie coś zrobić, jest bardzo, bardzo ważne. I tutaj tylko też tak informacyjnie proszę zobaczyć, jak zmieniła się wilgotność gleb. To są różne miesiące, myśmy 9 razy od marca do listopada pobierali próbki gleb z różnych poziomów, z różnych głębokości. Rzeczywiście widać, że tam, gdzie zostały te nawierzchnie wymienione, znacznie poprawiła się wilgotność gleb przy rosnących tam drzewach. Miejmy nadzieję, że będzie to w tym roku, też planujemy troszeczkę zrobić tam pomiarów, miejmy nadzieję, że jest to coś, co utrzyma się dłużej. Natomiast ja chciałabym Państwu tak pokazać jeszcze, ponieważ no tutaj ogromna liczba, bo rzeczywiście wykonaliśmy bardzo dużą pracę, jeżeli chodzi o różnego rodzaju pomiary, ale tutaj chciałam Państwu pokazać, jak to jest z, tu jest akurat przykład zasolenia, że jednak no nie wystarczy wziąć i sprawdzić tam w jednym czy w dwóch punktach. Tutaj jest ulica Kolegialna, od tej strony jest tak Pałac Ślubów, tu od tej strony, no nie wiem, w każdym bądź razie tak było, do piątki były z jednej strony drzewa, do między 6 a 10 z drugiej. I proszę zobaczyć z jednej strony i z drugiej strony, jakie różnice, tak? A wystarczy z dwóch różnych stron pobierać próbki, i okazuje się, że to zasolenie z jednej strony się utrzymuje w miarę, z drugiej strony pojawiają się wartości, które przekraczają. Nie ma, proszę Państwa, takiego aż dużego problemu z zasoleniem w glebach płockich, bo nie są to wartości, które rzeczywiście byłyby no, jakoś krytyczne, ale przekraczają rzeczywiście normy. Tutaj tak, no już nie będę mówić, gdzie najbardziej się pojawia to zasolenie, przy którym budynku. I jeszcze jedna rzecz, która została zrobiona i gdzieś tam zachęcam do tego, żeby zajrzeć do materiałów, bo są wyniki, to jest analiza nasłonecznienia, czyli właściwie po co my to robimy, po co staramy się zazielenić ulicę. To jest właśnie pokazanie
jak zmienia się od, no stan istniejący, to jest na ulicy 1 Maja, tam jest kilkanaście procent pokrycia terenu zieleni tą ulicą. Jeżeli przyjmiemy 36%, to ten wariant oczywiście jest najbardziej optymistyczny. Czy to się uda zrobić? No to już jest, to już jakby tu należy do państwa, tak żeby zazieleniać. I tutaj z tej części takich kilka wniosków, już za chwilę oddaję głos pani rektor, która no dużo ciekawsze w analizy ma. Niedobory terenów zieleni w Płocku występują oczywiście głównie w tych dzielnicach czy osiedlach znajdujących się w centrum, gdzie występuje gęsta zabudowa, gdzie rzeczywiście jest z tym problem i gdzie wciąż pomimo dużych wysiłków miasta mamy do czynienia z tym zabetonowieniem. Tutaj też ten rozwój terenów zieleni to nie tylko oczywiście rekreacyjne funkcje, ale również i aspekty środowiskowe i tutaj należy tym bardzo pamiętać, a odbetonowienie samych ulic oczywiście przyczyniło się i miejmy nadzieję, że jest to w długim okresie czasu trwała sprawa do poprawy warunków siedliskowych. I tutaj ja już oddaję głos pani rektor, co mieszkańcy sądzą o właśnie o zieleni. Szanowni Państwo, przeprowadziliśmy badania społeczne wśród mieszkańców dotyczące ich preferencji, oceny zieleni, oczekiwań. Ankieta była prowadzona najpierw przez ankietera, który dobrał próbkę reprezentatywną dla miasta. Następnie badania zostały, ta ankieta została umieszczona w internecie, jest dostępna na stronach Urzędu Miasta oraz Politechniki Warszawskiej. Kod QR kieruje właśnie do tej ankiety, mogą Państwo tę ankietę obejrzeć. Badania były reprezentatywne ze względu na dzielnicę, w której mieszkają mieszkańcy, na wiek i na płeć. Próba jest reprezentatywna, była losowo dobierana. Czego oczekują mieszkańcy? Przede wszystkim, gdzie spędzają, najchętniej spędzają czas. Największym powodzeniem cieszą się parki osiedlowe i bulwary. W drugiej kolejności to jest zoo, Sobótka, ogródki działkowe i niektórzy zgłaszają tereny dzikie, przy czym jeżeli chodzi o parki osiedlowe, bulwary, tam z tych miejsc korzystają wszyscy. Proszę nie zwracać uwagi, że te słupki nie sumują się do setki, dlatego że były to pytania wielokrotnego wyboru. I daliśmy szczegółowy raport do Urzędu Miasta i na pewno będą się Państwo mogli z bardziej szczegółowymi wynikami zapoznać. Z Sobótki korzystają osoby, które tylko mają blisko do tej Sobótki, gdzie mogą dojść piechotą. Jeżeli chodzi o zoo, są to osoby, które mają małe dzieci, czyli tak mniej więcej 30-40 lat. Z ogródków działkowych korzystają osoby w starszym wieku, a z ogrodów przydomowych osoby, które takie domki i działki mają. Z terenów dzikich korzystają głównie ludzie młodzi. Wszyscy w większości spędzają czas w terenach zielonych codziennie lub raz lub kilka razy w tygodniu. To tak naprawdę ponad 90%. Głównie ludzie wychodzą w tereny zielone do parków z rodziną, ze znajomymi, a samotnie to po prostu z psem. Jeżeli chodzi o formę spędzania czasu, to najchętniej ludzie wychodzą na spacer albo po prostu posiedzieć i porozmawiać lub właśnie przejść się na spacer z psem. Prosiliśmy respondentów o odpowiedź, co jest dla nich najważniejsze, jeżeli chodzi o funkcję zieleni i tutaj zdrowie i odpoczynek to są największe wartości, które mieszkańcy upatrują właśnie w terenach zielonych. Większość mieszkańców, zdecydowana większość czuje się w terenach zielonych bezpiecznie i 1/3 uważa, że są to tereny tak atrakcyjne, że przyciągają mieszkańców z zewnątrz, gości spoza Płocka. Połowa uważa, że są to tereny atrakcyjne dla mieszkańców Płocka. Pytaliśmy, czy zieleń przyuliczna jest potrzebna i tutaj wszyscy są jednomyślnie uważają, że tak. Jest bardzo potrzebna, zachęcamy władze miasta, żeby właśnie na to zwrócić uwagę. A za największy problem mieszkańcy uważają wandalizm, złe utrzymanie zieleni,
nieuwagę dzieci i też psie ekskrementy, ale też ludzi o wątpliwej, no może właśnie tak, kulturze osobistej, takim statusie społecznym. Chodzi o po prostu osoby, które nadużywają alkoholu i to nawet jest niebezpieczne. Pytaliśmy też o zieleń sezonową. Mieszkańcy bardzo jej potrzebują. Wiemy, że to jest kosztowne, natomiast uważają ludzie, że to jest piękne, potrzebne i że dzięki temu można odpocząć. Co mieszkańcy chcieliby, żeby zmienić w terenach zielonych? Na pewno chcą większej ilości tych terenów zielonych. Mieszkańcy chcą, żeby było to lepiej utrzymane i zwracają uwagę na małą architekturę, która by się też w takich terenach przydała. Pytaliśmy, dla kogo takie tereny są nieprzystosowane, więc odpowiedzi są troszkę dziwne, dlatego że 40% uważa, że nie są przystosowane dla rodzin, a 40%, że dla samotnych osób. 1/3 uważa, że dla osób z niepełnosprawnościami. My w tej chwili prowadzimy szczegółowe badania statystyczne, które będą publikowane w artykułach naukowych i będą udostępniane miastu. Ludzie korzystają z terenów zielonych codziennie, raz w tygodniu, to już było mówione, także przez te slajdy przejdę. I co poprawić, proszę Państwa, w terenach zielonych, to też mówiliśmy, że to jest zwiększenie obszaru. Jeżeli chodzi o odległość z miejsca zamieszkania do terenów zielonych, z których korzystają mieszkańcy. Głównie chodzą tam piechotą do miejsc najbliższych, tam gdzie mają 5 do 15 minut. Rzadziej udają się ludzie do terenów zielonych na rowerze lub komunikacją miejską albo własnym samochodem. Tutaj głównie do zoo. Ludzie jeżdżą komunikacją lub własnym autem. Najbardziej popularne w mieście są Park Północny, Tumy, obszar zejścia ze skarpy od Maria Witów i przy Broniewskim i w mniejszym zakresie może zoo, bo dlatego, że tutaj mniejsza grupa ludzi z tego korzysta. Co zmienić? Więcej zieleni, mniej psich odchodów, więcej parków, to są prośby mieszkańców. Wszystkie wnioski znajdą Państwo w naszym raporcie i to tyle, jeśli można podziękować nasz zespół. Dziękuję bardzo za możliwość realizacji tego projektu. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za bardzo ciekawy materiał. Dziękuję też Państwu osobiście za szybką reakcję w odpowiedziach na jakieś pytania, wątpliwości, które się pojawiały. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby odnieść się w jakiś sposób do tego materiału, coś powiedzieć, o coś spytać? Mamy możliwość dzisiaj z ekspertami porozmawiać. Pan radny Jerzy Seweryniak, tak? Panie Jurku, włączył Pan? Prosiłbym jeszcze raz, ponieważ mi zniknęła ikonka. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, za udzielenie mi głosu. Chciałbym się wypowiedzieć i odpowiedzieć i podziękować za wypowiedź osiedla Ciechomic w planach przestrzennego zagospodarowania. To jest zauważalne. Dlaczego? Bo zabudowa w Ciechomicach jest tak rozszerzona, że bardzo szybko się rozbudowuje. Następno mam pytanie do pana dyrektora, który wypowiedział się o parkach na osiedlach. Chcę się też wypowiedzieć na temat Ciechomic, park na ulicy Browarnej, który jest wraz z zabudową po byłej szkole i przedszkolu, a dzisiaj jest hodowla szczurów. Przepraszam za takie słowo i prosiłbym bardzo pana prezydenta Tyszkiewicza, żeby się tą sprawą zajął. Bo tam jest hodowla szczurów i park, który jest w ulicy Browarnej, zasługuje naprawdę, bo to jest ponad setna rocznica tej zabudowy i tego parku. Po byłych Niemcach, którzy tam mieszkali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby się może już teraz odnieść do tego wystąpienia pana radnego? Może skumulujmy jeszcze ewentualnie jakieś pytania. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby
coś powiedzieć. Nie widzę zgłoszeń, ja od siebie może parę zdań. Raz jeszcze serdecznie dziękuję za bardzo ciekawy materiał. Po raz drugi mamy możliwość go oglądnąć. Po raz pierwszy było na komisji bodajże ze 3 miesiące temu mniej więcej, jak pamiętam, na Komisji Gospodarki Komunalnej chyba, albo Komisji Inwestycji, już nie pamiętam. Starałem się właściwie już tak analizować to parę miesięcy temu na komisjach i wówczas, przepraszam, że może zbyt intensywnie moje wypowiedzi wtedy brzmiały mniej więcej, brakowałoby mi jeszcze to, brakowałoby mi jeszcze to, ale to też, uwierzcie Państwo, to z racji o troskę o zieleń miejską. Do tego materiału to tylko takie drobne uwagi jeszcze. Powiem szczerze, że tam, gdzie Państwo prezentowaliście jary, bardzo cenne, bardzo ważne dla Płocka, zabrakło mi jednego – Pisencji. Dlaczego akurat teraz mi się jar Pisencja, to jest, Szanowni Państwo, jar pomiędzy osiedlem Stala i Mielnica, a osiedlem Parcele, jednocześnie dochodzący aż do osiedla Borowiczki. Zakładam, że rzadko kto z Państwa tu obecnych na sali kiedykolwiek w tym jarze był, a zachęcam, bo to jest jeden z najpiękniejszych terenów, dzikich terenów zielonych w naszym mieście. Natomiast akurat dzisiaj, w tych dniach, Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi ogłosiła konsultacje do założeń planu urządzenia lasu na teren Nadleśnictwa Płock. Ja między innymi w tym temacie złożyłem stosowny wniosek do Dyrekcji Lasów, do Nadleśnictwa, żeby ten teren objąć jakąś formą ochrony. Wydaje mi się, że jest na tyle cenny, że warto. Co jeszcze? Być może celowo Państwo nie odnieśliście się do samorządowego parku miejskiego na Podolszycach, dlatego że on już jest w miejscowym planie, natomiast to jest, wydaje mi się, też jeden z bardziej obszernych do zagospodarowania terenów, który przed nami jest i na który mamy zarówno zatwierdzone dokumenty w miejscowym planie zagospodarowania Podolszyc Południe, jak też większość tego terenu jest terenem miejskim. To jak gdyby nie odnoszę się w tym momencie, to nie jest jakaś uwaga do Państwa opracowania, tylko jak mówię w tym obszarze, nad którym teraz dyskutujemy. Wiem, że Państwo też bardziej podchodziliście do tego pod kątem nowych terenów zielonych, natomiast ja powiem szczerze, że bardzo chętnie przy jakimś kolejnym spotkaniu usłyszałbym Państwa propozycje na temat dwóch terenów zielonych, które są dzisiaj zaniedbane w pewnym sensie przez nas jako miasto, a które wymagają pozytywnego ożywienia pod kątem zieleni, czyli Plac Narutowicza i Plac Obrońców Warszawy. Wiemy, że na przestrzeni ostatnich kilku lat powstawały koncepcje jego zagospodarowania, które chyba wszyscy, jak tu jesteśmy, krytykowaliśmy bardzo mocno, gdyż zieleń miała się tam przemienić w dużej mierze w beton, co według mnie jest nie do przyjęcia. Ja bym bardzo chętnie przy kolejnym jakimś naszym spotkaniu czy współpracy z Państwem poznał Państwa fachowców opinię, jak ożywić pozytywnie pod kątem zieleni te dwa obszary. Co jeszcze? Sygnalizuję jeszcze jeden bardzo duży teren i tu akurat powiem, że nie był to mój pomysł. Kiedyś jeden z mieszkańców Płocka zasygnalizował mi teren wylotowy z Płocka pomiędzy Radziwiem a Górami. Jedziemy ulicą Kutnowską w kierunku południowym i przy wjeździe z miasta z lewej strony jest obszerny, gigantycznie obszerny teren należący chyba do Skarbu Państwa, teren zielony. Według mnie wspaniały teren pod coś w rodzaju ogrodu botanicznego nawet. Wiem, fantazja, ale póki co środki unijne pozwalają nam jeszcze w tym obszarze fantazjować. Więc to rzucam też jako jedną z możliwych propozycji. I mam na końcu jeszcze do Państwa prośbę, jedną prośbę. Jesteście Państwo fachowcami, ekspertami i posiadacie Państwo uprawnienia do projektowania. Myślę, że w dużej mierze macie Państwo takie uprawnienia. Mnie, powiem szczerze, bardzo boli i żałuję, że miasto nieraz ogłasza jakiś przetarg na zagospodarowanie terenu bądź poprowadzenie jakiejś ścieżki ekologicznej przez teren zielony i mamy zero ofert.
bardzo Państwa proszę o aktywność również w tym temacie. I raz jeszcze serdecznie dziękuję za tą wspaniałą prezentację. Jeszcze jest zgłoszenie ze strony Pani Przewodniczącej Wiolety Kulpy. Proszę bardzo. Zgłoszenie zdalne. Dziękuję bardzo. Dziękuję oczywiście za przedstawienie tego materiału. Została zaprezentowana nam bardzo głęboka analiza. Aczkolwiek mam jeszcze jedną propozycję, nie wiem, czy jest to możliwe, ale generalnie oczywiście brakuje, bo wszyscy doskonale o tym wiemy, brakuje nam terenów zielonych, takich ukształtowanych, które byłyby możliwe do wypoczynku, które były, stwarzałyby warunki do wypoczynku dla osób w różnym wieku, ale brakuje nam również takiej przestrzeni, która byłaby przestrzenią parkową, ale do uprawiania różnych sportów, biegów, czasami wiem, że są organizowane i w Płocku, i w Radotkach takie hardkorowe biegi, ale jest taka przestrzeń, która jest stricte związana z obiektem sportowym. Myślę o nowym stadionie Wisły Płock. I pytanie, czy jak Brzeźnicy byłby możliwy do ukształtowania w postaci oczywiście wyrównania pewnych przestrzeni terenu, ukształtowanie ich, ewentualnie wyodrębnienie jakichś ścieżek, które stanowiłyby taką przestrzeń sportowo-rekreacyjną, ale myślę, że to ładnie by łączyło się ze stadionem, który mógłby otworzyć się na tą przestrzeń zieleni, która jest praktycznie za siatką. I stąd no, też wydaje mi się, że to jest taka propozycja, która by no, aktywnie łączyła aktywność i ten wypoczynek w postaci rekreacji, ale przede wszystkim bardziej aktywny tryb życia dla niektórych osób, które chcą nie tylko chodzić po parku, ale również być bardziej aktywnymi pod kątem sportowym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. Czy może chcielibyście się jeszcze Państwo, ktokolwiek na sali, odnieść do tych wypowiedzi? Pan Prezydent chciałby może jakoś podsumować? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wszystkie Państwa głosy i uwagi oczywiście będziemy brali pod uwagę i one są do jakiejś analizy i ewentualnego wdrażenia. Rzeczywiście ten zakres, który Państwo tutaj nam przedstawili z Politechniki, jest bardzo szeroki i też musimy nadać temu jakąś tam kolejność działań. To będzie się działo w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o Urząd Miasta i jakieś tam decyzje w tej materii będą zapadały. Bardzo się cieszę również z tej współpracy. Chciałem oczywiście podziękować pani profesor Walczek, pani profesor Małgorzacie Kasprzak i panu doktorowi. Nie ma dzisiaj jeszcze jednej osoby, która też miała swój wkład w opracowywanie przynajmniej części materiału, to jest pani doktor Janiak, której też bardzo, bardzo serdecznie chciałem podziękować, bo też bardzo ciekawy materiał przygotowywała. Liczę na to, że również będziemy mogli kontynuować tą współpracę i Państwa potencjał wykorzystywać. Dziękuję bardzo. Serdecznie Państwu dziękujemy za wspaniały materiał. Liczymy na ciąg dalszy. Do widzenia Państwu. A my, Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt szósty. Sprawozdanie z działalności Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Płocka za rok 2022. Pan Przewodniczący Tomasz Maliszewski, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Panowie Prezydenci, drodzy Państwo Radni. Sprawozdanie z działalności Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta za 2022 rok. Komisja Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Płocka w 2022 roku działała w 7-osobowym składzie. Tomasz Maliszewski, Przewodniczący Komisji, Jerzy Seweryniak, Wiceprzewodniczący Komisji, Andrzej Aleksandrowicz, Artur Jaroszewski, Teresa Kijek, Tomasz Kominek i Lech Latarski. Podobnie jak inne stałe komisje Rady Miasta Płocka, Komisja Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta działała w oparciu o Statut Miasta Płocka, Plan Pracy Komisji, Plan Pracy Rady Miasta Płocka. W okresie sprawozdawczym, czyli od stycznia do grudnia 2022 roku, radni obradowali na 13 posiedzeniach, w tym w dwóch wspólnych z innymi komisjami.
Dotyczyły one omówienia sprawozdania finansowego gminy miasta Płock wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2022 rok oraz prac nad budżetem miasta Płocka na 2023 rok. Komisja na bieżąco, czyli co miesiąc, analizowała postępy w realizacji budowy stadionu imienia Kazimierza Górskiego w Płocku oraz stan prac dotyczących budowy drugiego pasa ulicy Wyszogrodzkiej od Zielonego Jaru do granic miasta. Co kwartał komisja omawiała informacje o rozstrzygniętych zamówieniach publicznych w Urzędzie Miasta Płocka. Podczas obrad komisji radni zapoznawali się z następującymi tematami dotyczącymi inwestycji i rozwoju miasta Płocka. Po kolei. Punkt pierwszy. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w Płocku. Punkt drugi. Wykaz dróg gruntowych na terenie Płocka wymagających budowy brakującej infrastruktury docelowej wraz z nawierzchnią, ulica, długość drogi wymagającej przebudowy, zakres planowanej przebudowy, szacunkowe koszty, liczba zamieszkałych budynków przylegających do odcinka wymagającego przebudowy, budynki w trakcie budowy na tym odcinku. Punkt trzeci. Aktualizacja bazy planowanych inwestycji miejskich w oparciu o zdiagnozowane przez Urząd Miasta Płocka potrzeby miasta i jego mieszkańców, zadania szacunkowe koszty, perspektywy czasowe. Punkt czwarty. Informacja na temat zrealizowanych i zaplanowanych inwestycji na terenie osiedla Wyszogrodzka, Międzytorze, Dworcowa, Kochanowskiego i Trzepowo. Punkt piąty. Budowa drogi ekspresowej S10 oraz drugiego pasa ulicy Wyszogrodzkiej DK62. Informacja na temat realizacji budowy sieci gazowniczej na terenie lewobrzeżnej części miasta. I punkt siódmy. Sprawozdanie z realizacji strategii zrównoważonego rozwoju miasta Płocka do 2030 roku. Członkowie komisji omawiali również tematy dotyczące bezpieczeństwa miasta Płocka. Sprawozdanie ze swojej działalności komendanta miejskiego Policji w Płocku wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Płocku w 2021 roku. Punkt drugi. Informacja komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku o stanie bezpieczeństwa miasta Płocka w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2021 rok. Punkt trzeci. Informacja państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Płocka za 2021 rok. Punkt czwarty. Sprawozdanie komendanta Straży Miejskiej w Płocku z działalności Straży Miejskiej za 2021 roku. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Płocka. Ponadto komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji zwycięskich inwestycji z budżetu obywatelskiego Płocka. Punkt drugi. Informacja o funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania za okres październik 2021 do końca października 2022. Punkt trzeci. Oceną aktualności i stopnia realizacji płockiego programu rewitalizacji. Członkowie komisji zajęli się rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego gminy miasta Płock wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2021 rok, z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia gminy miasta Płocka, a także informacją o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022. W okresie sprawozdawczym komisja wydała dwie opinie dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu miasta Płocka oraz projektu budżetu miasta Płocka na 2023 rok. Komisja zajmowała się również opiniowaniem projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Miasta Płocka, których tematyka wymagała opinii komisji oraz omawiała bieżącą korespondencję wpływającą do komisji. Średnia frekwencja radnych na posiedzeniu wyniosła 100%. Należy zaznaczyć, że ze względu na stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 członkowie mogli wybrać, w jaki sposób chcą uczestniczyć w posiedzeniach komisji, albo w auli Urzędu Miasta Płocka lub zdalnie. Chciałbym na sam koniec podziękować wszystkim paniom z Biura Obsługi Rady Miasta Płocka, a w szczególności pani Dorocie Brzozowskiej i pani Ani Groneckiej za pomoc w organizacji naszej komisji. Serdeczne dzięki. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy jakieś pytania do tego sprawozdania ze strony państwa radnych? Nie widzę. Przy okazji chciałem państwu przegłosować musimy ten materiał. Proszę w takim razie o pulpity do głosowania. I proszę państwa radnych o przegłosowanie.
A ja Państwu jeszcze jestem winien informację, że wychodząc Pan doktor Piotr Ryszpanowicz zasygnalizował, iż zostawił tu parę egzemplarzy swojej publikacji odnoszącej się do dzisiejszej prezentacji. Można było się z tą pozycją zapoznać i nawet po jednej sztuce otrzymać. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. Jednogłośnie przyjęliśmy sprawozdanie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 7, sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej za rok 2022. Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca Daria Domosławska. Państwo Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Radni, Drodzy Mieszkańcy. Sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka za 2022 rok. Komisja Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej działała w 9-osobowym składzie. Pan Edward Bogdan, Pan Leszek Brzeski, Pan Łukasz Chrobot, Pani Daria Domosławska Przewodnicząca, Pani Teresa Kijek, Pan Marek Krzysztofiak, Pani Małgorzata Ogrodnik, Pan Mariusz Pogonowski Wiceprzewodniczący, Pani Małgorzata Struzik. Komisja pracuje w oparciu o Statut Miasta Płocka, Plan Pracy Komisji, Plan Pracy Rady Miasta. Zakresy działania komisji obejmują sprawy związane z edukacją dzieci i młodzieży, współpracą ze szkołami wyższymi, profilaktyką, ochroną i promocją zdrowia oraz problematyką rodzinną, pomocą społeczną, niepełnosprawnością i bezrobociem na terenie miasta Płocka. Komisja realizowała tematy wynikające z przyjętego planu pracy komisji oraz opiniowała projekty uchwał na sesję Rady Miasta. Główne tematy, którymi w okresie sprawozdawczym zajmowała się komisja, to punkt pierwszy, oferta zajęć placówek oświatowych w okresie ferii zimowych. Drugi, realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i wspierania pieczy zastępczej, sprawozdanie za 2021 rok. Punkt trzeci, informacja z realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2020-2024 w roku 2021. Punkt czwarty. Informacja na temat programu stypendialnych dla dzieci i młodzieży funkcjonujących w placówkach oświatowych. Piąty. Sprawozdanie z samorządowego programu na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej za 2021 rok. Punkt szósty. Funkcjonowanie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod względem zabezpieczenia usług medycznych i specjalistycznych mieszkańców Płocka. Informacje o kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2022 i realizacji kontraktów w 2021 roku. Informacja o nocnej i świątecznej pomocy medycznej realizowanej w trzech głównych podmiotach w Płocku. Punkt siódmy. Informacja na temat rozstrzygniętych na 2022 rok konkursów ofert dla organizacji pozarządowych, które organizacje i na jakie projekty otrzymały dofinansowanie, kwoty dofinansowania, które organizacje i dlaczego nie otrzymały. Punkt ósmy. Sprawozdanie z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok. Punkt 9. Ocena aktualności i stopnia realizacji Płockiego Programu Rewitalizacji. 10. Zapoznanie się ze stanem przygotowań wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz kalendarzem imprez kulturalnych i sportowych w okresie wakacji. Punkt 11. Informacje na temat funkcjonowania Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, omówienie wyników finansowych za 2021 rok. Punkt 12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku. 13. Sprawozdanie z realizacji strategii zrównoważonego rozwoju miasta Płocka do 2030 roku. 14. Informacja o realizacji uchwały w sprawie wspierania szkół wyższych. 15. Informacja o stanie realizacji zadania
zadań oświatowych miasta Płocka za rok szkolny 2021-2022, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty. 16. Sytuacja ludzi bezdomnych w Płocku, pomoc w okresie zimowym, problem z wychodzenia z bezdomności. 17. Analiza sytuacji pracowników w placówkach oświatowych, warunki pracy, płacy i zmian w zatrudnieniu. 18. Analiza realizacji perspektyw inwestycji strategicznych miasta Płocka. 19. Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla miasta Płocka za lata 2020-2021. Frekwencja członków komisji w czasie 13 posiedzeń przedstawiała się następująco. Pan Edward Bogdan 100%, pan Leszek Brzeski 93%, pan Łukasz Chrobot 86%, pani Daria Domosławska 100%, pani Teresa Kijek 100%, pan Marek Krzysztofiak 100%, pani Małgorzata Ogrodnik 93%, pan Mariusz Pogonowski 100%, pani Małgorzata Struzik 100%. Należy zaznaczyć, że ze względu na pandemię COVID-19 członkowie mogli wybrać, w jaki sposób chcą uczestniczyć w posiedzeniach komisji, w auli ratusza lub też pracować zdalnie. W okresie sprawozdawczym, czyli od stycznia do grudnia 2022 roku, komisja odbyła 13 posiedzeń, w tym dwa wspólnie z innymi komisjami. Dotyczyły one omówienia sprawozdania finansowego gminy miasto Płock wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2021 rok oraz prac nad budżetem miasta Płocka na 2023. W miesiącu sierpniu członkowie Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej podczas posiedzenia wyjazdowego zwiedzili siedzibę Miejskiego Przedszkola nr 17 imieniem Małego Księcia przy ulicy Kossobudzkiego 10. Komisja na swych posiedzeniach rozpatrywała na bieżąco nadesłaną korespondencję, pisma mieszkańców i instytucji. Bardzo serdecznie dziękuję członkom komisji, pani Elżbiecie Rzepeckiej, wszystkim paniom Biura Rady Miasta Płocka, wszystkim wydziałom merytorycznym współpracującym z komisją za rok 2022, za współpracę. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Czy są jakieś pytania do tego sprawozdania? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie przyjęcie sprawozdania Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. Stwierdzam, iż przyjęliśmy jednogłośnie materiał. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury, Sportu i Turystyki za rok 2022. Pani Przewodnicząca Iwona Krajewska, proszę. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Panowie i Panie również. Szanowni Państwo Radni, przeczytam sprawozdanie z pracy Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka za 2022 rok. Komisja Kultury, Sportu i Turystyki działa w 10-osobowym składzie. Edward Bogdan, Leszek Brzeski, Łukasz Chrobot, wiceprzewodniczący, Iwona Krajewska, przewodnicząca, Marek Krzysztofiak, Tomasz Maliszewski, Adam Modliborski, Małgorzata Ogrodnik, Mariusz Pogonowski i Maciej Bukowski. Komisja pracuje w oparciu o statut miasta Płocka, plan pracy komisji oraz plan pracy Rady Miasta. Zakresy działania komisji obejmują sprawy związane z kulturą i sztuką, kulturą fizyczną, turystyką i wypoczynkiem. Komisja zajmuje się również ochroną zabytków, nazewnictwem ulic, placów oraz pomników i tablic pamiątkowych, ochroną miejsc pamięci narodowej oraz analizą działalności instytucji kultury, sportu i turystyki. Komisja realizowała tematy wynikające z przyjętego planu pracy komisji oraz opiniowała projekty uchwał na sesję Rady Miasta. Tematy, którymi w okresie sprawozdawczym zajmowała się komisja, to Płockie Miejsca Pamięci Narodowej, informacja o stanie technicznym i potrzebach remontowych, informacja o wykonanych remontach w
2021 roku i planach remontowych na 2022 rok. Informacja na temat nagród przyznanych przez prezydenta miasta Płocka w zakresie sportu i kultury w 2021 roku i przyznanych stypendiów na 2022 rok, ich wysokości i rodzaje. Plany remontów i inwestycji w obiektach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych miasta w 2022 roku. Informacja na temat systemu szkolenia młodzieży w piłce ręcznej, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wisła Płock, Płocka Akademia Piłki Ręcznej. Informacja na temat funkcjonowania klas sportowych w płockich szkołach. Informacja na temat rozstrzygniętych w 2022 roku konkursów ofert dla organizacji pozarządowych, które organizacje i na jakie projekty otrzymały dofinansowanie, kwoty dofinansowania, które organizacje i dlaczego nie otrzymały. Porównanie z rokiem 2021. Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych na 2022 rok. Sprawozdanie z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok. Ocena aktualności i stopnia realizacji płockiego programu rewitalizacji. Oferta wakacyjna przygotowana przez płockie instytucje kultury, obiekty sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców Płocka. Nowy stadion Wisły Płock, omówienie stanu realizacji projektu. Informacja na temat funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji spółka z o.o. w 2022 roku, plany, cele i założenia na 2023 rok. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku. Informacja na temat funkcjonowania spółek sportowych SPR Wisła Płock S.A. i Wisła Płock S.A. w sezonie sportowym 2021-2022, plany, cele i założenia na sezon 2022-2023. Stan przygotowań miasta do Mistrzostw Świata w piłce ręcznej mężczyzn 2023. Sprawozdanie z realizacji strategii zrównoważonego rozwoju miasta Płocka do 2030 roku. Analiza funkcjonowania płockich instytucji kultury w 2022 roku i plany na 2023 rok. Księżnica Płocka imienia Władysława Broniewskiego, Płocka Galeria Sztuki, Płocka Orkiestra Symfoniczna imienia Witolda Lutosławskiego, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki imienia Franciszki i Stefana Temersonów, Chór Pueri et Puelle, Cantores Plotenses. Podsumowanie sezonu turystycznego w mieście Płocku, ruch turystyczny i wydarzenia turystyczne organizowane w mieście w 2022 roku. Analiza realizacji perspektyw inwestycji strategicznych miasta Płocka. Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla miasta Płocka na lata 2020-2021. Frekwencja członków komisji w czasie 13 posiedzeń przedstawiała się następująco. Edward Bogdan 100%, Leszek Brzeski 100%, Maciej Bukowski 93%, Łukasz Chrobot 93%, Iwona Krajewska 100%, Marek Krzysztofiak 100%, Tomasz Maliszewski 100%, Adam Modliborski 100%, Małgorzata Ogrodnik 100% i Mariusz Pogonowski 100%. Należy zaznaczyć, że ze względu na pandemię COVID-19 członkowie mogli wybrać, w jaki sposób chcą uczestniczyć w posiedzeniach komisji, albo w auli Urzędu Miasta Płocka, bądź zdalnie. W okresie sprawozdawczym, czyli od stycznia do grudnia 2022 roku, komisja odbyła 13 posiedzeń, w tym dwa wspólne z innymi komisjami. Dotyczyły one omówienia sprawozdania finansowego gminy Miasto Płock wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2021 rok oraz prac nad budżetem miasta Płocka na 2023 rok. Komisja na swoich posiedzeniach rozpatrywała na bieżąco nadesłaną korespondencję, pisma mieszkańców, instytucji kultury, sportu i organizacji. I poniżej
Podpis przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Pucka Iwona Krajewska. Ze swojej strony, podobnie jak tu po mojej poprzednicy, serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie pracownikom Biura Rady Miasta Płocka, a szczególnie pani Elżbiecie Rzepeckiej, która odpowiada za naszą komisję. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Czy jakieś pytania do tego sprawozdania ze strony państwa radnych? Nie widzę, zatem poddaję pod głosowanie przyjęcie sprawozdania. Proszę państwa radnych o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. Ponownie jednogłośnie przyjęliśmy i to sprawozdanie. Dziękuję państwu bardzo. Przed nami punkt 9. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej 50. sesji Rady Miasta Płocka z 26 stycznia 2023 roku. Czy do tego protokołu jakieś pytania, wątpliwości ze strony państwa radnych? Jeśli nie, poddaję pod głosowanie ten dokument. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę państwa radnych o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 22 na tak, również jednogłośnie przyjęliśmy protokół. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 10. Etap pierwszy. Podjęcie uchwał w sprawach. Etap pierwszy. Dyskusja i zgłaszanie wniosków. Punkt 1. Projekt uchwały na druku nr 915 w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Czy do tego projektu jakieś pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu. Kolejne dwa punkty tradycyjnie proponuję w dyskusji połączyć jako zbieżne tematycznie, a mianowicie punkt 2. Projekt uchwały na druku nr 919 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy miasto Płock na lata 2023-2049 z pisemną autopoprawką oraz punkt 3. Projekt uchwały na druku nr 900 autopoprawki, tylko muszę ją sobie otworzyć. Na stronie drugiej autopoprawki mamy zasygnalizowanie prowadzenie zmiany w pozycji prowadzenie zasobu mieszkaniowego gminy miasto Płock. Chodzi tutaj o nieruchomość Bielska 37 z przeznaczeniem na uporządkowanie działki położonej przy tej ulicy. Czy kilka zdań dodatkowego wyjaśnienia mógłbym usłyszeć? Proszę bardzo, pan skarbnik. To dotyczy działki, na którą się ostatnio zamienialiśmy i tak na naszej, jak i na tej, na którą przejęliśmy, jest teren do uporządkowania, to znaczy w zasadzie nie teren, tylko w budynkach są śmieci, jak to w takich starych miejscach i po jednej i po drugiej stronie te budynki jakby były nieuporządkowane, więc w tej chwili jak chcemy coś z tym zrobić, to musimy je uporządkować. Czy to jest ten teren, panie skarbniku, gdzie ma być ciąg pieszy, czy zabudowa? Tak, tak, to jest ten komunikacja. Teren. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania do tych dwóch projektów? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 4. Projekt uchwały na druku nr 918 w sprawie udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy. Czy do tego projektu uchwały jakieś pytania bądź wątpliwości jeszcze ze strony państwa radnych? Nie widzę. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu. Punkt 5. Projekt uchwały na druku nr 910 w sprawie zmiany statutu ośrodka opiekuńczo-wychowawczego w Płocku. Czy tutaj są potrzebne jakieś dodatkowe wyjaśnienia? Nie widzę, dziękuję. Kolejny punkt, punkt 6. Projekt uchwały na druku nr 911 w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia przysługującego rodzinom zastępczym zawodowym, rodzinom zastępczym zawodowym specjalistycznym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka. Czy do tego dokumentu jakieś wątpliwości, pytania? Nie widzę. Kolejny punkt 7. Projekt uchwały na druku nr 912 w sprawie zmiany uchwały nr 487 łamane przez 29 łamane przez 2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada
2012 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka. Czy tutaj są potrzebne jakieś dodatkowe wyjaśnienia? Raczej nie, dziękuję, nie widzę. Kolejny punkt, 9, ponieważ 8 zdjęliśmy z porządku obrad. Punkt 9, projekt uchwały na druku nr 914 w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących podczas imprez sportowych w postaci meczów piłki nożnej, nie będących imprezami masowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych. To jest dziennik ustaw z roku 2022, pozycja 1466 ze zmianami odbywających się na stadionach gminy miasto Płock. Z autopoprawką tutaj mamy ten dokument pisemną. Czy jakieś pytania poza tymi, które padły na komisjach? Nie widzę, dziękuję. Kolejny punkt, 10. Projekt uchwały na druku nr 916 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju ponadlokalnego dla partnerstwa obszar funkcjonalny miasta Płocka, w tym trybu konsultacji, o których mowa w artykule 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Czy tutaj są potrzebne jakieś dodatkowe wyjaśnienia? Nie widzę, dziękuję. Kolejny punkt, 11, projekt uchwały na druku nr 917 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia gminy miasto Płock jako miasta na prawach powiatu z powiatem płockim i powiatem sierpeckim w sprawie powierzenia powiatowi sierpeckiemu zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej w relacji Sierpc-Lelice-Bielsk-Zągoty-Płock. Czy do tego dokumentu są jakieś pytania? Nie widzę. Kolejny punkt, 12, projekt uchwały na druku nr 921 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Czy tutaj są potrzebne jakieś dodatkowe wyjaśnienia? Nie widzę, dziękuję. Kolejny punkt, 13, projekt uchwały na druku nr 908 w sprawie nadania medalu zasłużony dla Płocka panu profesorowi Maciejowi Słodkiemu. Czy tutaj jest potrzebne jeszcze jakieś dodatkowe wyjaśnienie? Nie widzę, dziękuję. Kolejny punkt, 14, projekt uchwały na druku nr 909 w sprawie nadania medalu zasłużony dla Płocka panu Wojciechowi Bogdałowi. Czy tutaj ktoś ma jakieś pytania dodatkowe? Nie widzę, dziękuję. I kolejny punkt, ostatni w bloku głosowania nad projektami uchwał, punkt 15, projekt uchwały na druku nr 922 z autopoprawką zgłoszoną dzisiaj przez pana prezydenta w sprawie delegowania przedstawicielek Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Kobiet. Autopoprawkę mamy na piśmie zgłoszoną, także nie trzeba jej pisemnie zgłaszać. I teraz, proszę państwa, jest ten moment, kiedy powinniśmy zgłaszać kandydatury pań do Płockiej Rady Kobiet. Proszę bardzo, jako pierwszy zgłosił się pan przewodniczący Tomasz Kominek, proszę. Dziękuję bardzo za udzielenie mi głosu, panie przewodniczący. Śmiem twierdzić, że nieco emocjonalnie rozpoczęliśmy dzisiejszą sesję, natomiast ja byłem bardzo dobrze emocjonalnie przygotowany na ten właśnie punkt i są to tylko i wyłącznie bardzo, bardzo pozytywne emocje i myśli towarzyszące temu punktowi. I zanim zgłoszę kandydaturę koleżanki radnej z klubu, to prośba o to, żebyście państwo wytrzymali z tym, co sobie przygotowałem, około 3 minut. Szanowni państwo, szanowni radni, w sposób szczególny szanowne panie radne oraz wszystkie inne zgromadzone na tej sali kobiety oraz te, które słuchają nas przed ekranami komputerów. Płocka Rada Kobiet to coś, o co zabiegaliśmy, nawet osobiście zabiegałem już pół roku temu. Wtedy w interpelacji z 29 sierpnia wskazałem na potrzebę aktywizowania kobiet do pracy na rzecz innych i ich samych i promowania szerszego działania na rzecz mieszkańców w ogóle jako takiego. Wtedy odnosiłem się do pisma ze Stowarzyszenia Kobiety w Centrum, dając jednocześnie wyraz oczekiwaniom w zakresie stworzenia właśnie w naszym mieście ciała,
które będzie, że tak powiem, promowało kobiety w przestrzeni i działalność kobiet w przestrzeni publicznej, zachęcania ich do pracy na rzecz ogółu i podkreślania ich ważnej roli, bardzo ważnej roli w społeczeństwie. Nie wiem oczywiście, na ile ta interpelacja wpłynęła na stworzenie Płockiej Rady Kobiet, ale mam nadzieję, że w małej części przyczyniła się właśnie do tej dzisiejszej sytuacji. Niewątpliwie tak czy inaczej, jak powiedziałem, towarzyszą mi teraz bardzo pozytywne emocje. Jest mi bardzo miło, że ta Rada powstanie. Kobiecość to empatia, kobiecość to odpowiedzialność, kobiecość to również emocje. Zresztą nie tylko dziś tego doświadczyliśmy, ale być może dziś na początku tej sesji udało się nam doświadczyć tej kobiecości poprzez emocje. Ale kobiecość to też umiejętność sprawowania opieki nad innymi. To także siła, bo każdy mężczyzna przyzna, choć niechętnie, że kobiety w kryzysowych sytuacjach radzą sobie często lepiej niż mężczyźni. Ten zespół cech czyni kobiety świetnie predysponowanymi do tego, aby działać na rzecz mieszkańców w samorządzie czy w ramach trzeciego sektora, oczywiście również parlamentarnie. Chociaż jest tym coraz lepiej, to w mojej ocenie ciągle brakuje kobiet w przestrzeni publicznej i dlatego tak ważne są wszystkie inicjatywy, drogie panie, drodzy państwo, które aktywizują je do działania na rzecz innych. Chociaż reprezentuję klub, w którym połowę radnych stanowią właśnie kobiety, to dostrzegam bardzo dużą zasadność utworzenia takiego ciała jak Płocka Rada Kobiet. Proszę państwa, sięgnąłem do pewnych statystyk z urzędu, w którym na co dzień zawodowo pracuję i okazało się, że na Mazowszu mamy blisko, znaczy nie blisko, a ponad 2,8 miliona kobiet. Najliczniejsza wśród nich grupa wiekowa to ta z przedziału 35 lat 39. Więc jeżeli wśród płotrzanek także ta grupa stanowi najliczniejszą kategorię wiekową, to jest to fantastyczna wiadomość dla nas wszystkich, bo to idealny wiek, żeby zacząć działać na rzecz innych, a idealnym narzędziem właśnie do tego działania będzie Płocka Rada Kobiet. Wierzę, szanowni państwo, że kobiety, które zostaną do niej oddelegowane, idealnie sprostają stawianym przed nimi oczekiwaniom i przyczynią się do poprawy środowiska, w którym my wszyscy żyjemy. Ze swojej strony pragnę podziękować prezydentowi Andrzejowi Nowakowskiemu za stworzenie takiego podmiotu, prosząc jednocześnie, by w miarę możliwości mógł on być rozwijany i żeby można było nadawać mu kompetencje gwarantujące realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, a pani prezes Stowarzyszenia Kobiety w Centrum, pani Wiesławie Rybickiej-Bogusz, dziękuję, że ponad pół roku temu zgłosiła się do mnie z prośbą o złożenie tej interpelacji. I na koniec też nieprzypadkowo pragnę dodać, że samorząd województwa mazowieckiego także ostatnimi czasy, zawsze znaczy dostrzegał, ale teraz w sposób taki nietuzinkowy, dostrzegł rolę kobiet w społeczeństwie i widzi potrzebę dbania o nie, ponieważ w tym roku po raz pierwszy uruchomił program wsparcia, w ramach którego powiaty i miasta mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych z ochroną zdrowia kobiet i profilaktyką w zakresie chorób, które napotykają kobiety. Nabór wniosków trwa do 7 marca, to też jest data nieprzypadkowa i zachęcam wszystkich do skorzystania z tego instrumentu, bo do rozdysponowania są aż 3 miliony złotych. A myślę, że ta data jest nieprzypadkowa, ponieważ tuż po tym 7 marca, jak dobrze wiemy, szanowni panowie radni, 8 marca jest jedno z najważniejszych świąt w naszym życiu, czyli Dzień Kobiet, które mam nadzieję, że spędzimy ze swoimi kochanymi kobietami. A przechodząc do sedna sprawy w tym punkcie, chciałbym zgłosić kandydaturę pani radnej, koleżanki, też tej kobiety radnej, która bardzo często wykazuje siłę, wykazuje odpowiedzialność, wykazuje empatię i wykazuje umiejętność sprawowania nad innymi, czyli koleżanki Anny Drulkiewicz. Jestem w nią posłowie, ponieważ nie ma jej na sali, ale przysłuchuję się temu, co w tej chwili się dzieje na sali. Być może, jeżeli będzie potrzeba potwierdzenia tego, to proszę was o zgodę, żebym mógł do niej zadzwonić, a ona przez ten telefon oraz mikrofon jakby wyrazi zgodę, ale to pewnie za chwilę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oczywiście zgoda będzie potrzebna. Kolejne zgłoszenia. Pani przewodnicząca Violetta Kulpa.
może nie tak płomienne wystąpienie jak pana radnego Tomasza Kominka, ale oczywiście chciałabym również bardzo chętnie zgłosić koleżankę z naszego klubu Prawa i Sprawiedliwości, panią radną Teresę Kijek, która również od wielu lat jest zaangażowana w sprawy tego miasta, w sprawy swojego osiedla, w sprawy swojego okręgu wyborczego i cechuje ją bardzo duża aktywność, wcześniej zawodowa, a teraz społeczna. Ten czas poświęca właśnie dla mieszkańców Płocka i stąd w mojej ocenie i w ocenie naszych członków klubu jest najodpowiedniejszą osobą, aby zasiadać w Radzie Kobiet. Pani Tereska wyraziła oczywiście zgodę, pani radna Teresa Kijek wyraziła zgodę, jeśli również potrzeba potwierdzenia, to jest pod telefonem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Też będę prosił właśnie o zgłoszenie, o potwierdzenie gotowości kandydowania. Pani przewodnicząca Iwona Krajewska, proszę bardzo. Ja również chciałabym zgłosić dwie kandydatki, panią kandydaturę pani Darii Domosławskiej oraz kandydaturę pani Małgorzaty Ogrodnik. Koleżanki również bardzo zaangażowane, aktywne dziewczyny, które na pewno swoją pracą i odpowiedzialnością, zaangażowaniem czynnie włączą się w działalność Rady. Nie mam tutaj żadnej wątpliwości, także koleżanki wyraziły oczywiście wstępnie zgodę, ale oficjalnie tutaj potwierdzą, że chcą uczestniczyć w pracach Płockiej Rady Kobiet. Dziękuję bardzo za zgłoszenie. Tym razem mogę bezpośrednio spytać, czy panie radne wyrażają zgodę. Pierwsza pani radna potwierdza, druga pani radna potwierdza. Dziękuję bardzo. Pan radny Jerzy Seweryniak chciałby zabrać głos, tak czy nie, pani Jurku? Proszę jeszcze, proszę już nic. Głosu chciałbym zgłosić panią radną Ogrodnik do delegatury kobiet. Bardzo proszę i Wysoką Radę o potwierdzenie, żeby zasiadała w tej Radzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna po raz kolejny wyraża zgodę, tak? Dziękuję. Czy jeszcze jakieś inne zgłoszenia kandydatur są? Nie widzę. Ja bym teraz bardzo prosił, jeśli jest możliwość, o połączenie zdalne z dwoma paniami, które zostały zgłoszone, a które są nieobecne, żeby nam telefonicznie potwierdziły gotowość. To poproszę najlepiej do mównicy, będziemy słyszeli panią radną, zapewne Annę. Czy pani Aniu, jest pani gotowa do potwierdzenia faktu, że jest pani zdecydowana do wstąpienia do delegatury kobiet? Tak, jestem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i jeszcze mamy, czekamy na połączenie z panią radną Teresą Kijek. Będzie to, szanowni państwo, ostatni projekt uchwały, nad którym debatujemy i później przed nami będzie głosowanie. Blok głosowań. Czekamy jeszcze chwilkę, bo to będzie zdalne, więc może trochę potrwać. Jeszcze chwilkę poczekamy, mam nadzieję, że uda się połączyć. Na przyszłość moja prośba, drodzy państwo, żeby było sprawnie. Halo? Prosimy bardzo, pani radna. Halo? Tak, słyszymy panią, pani Teresko. Dzień dobry, witam wszystkich. Wyrażam... Wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo, usłyszeliśmy. Natomiast moja prośba na przyszłość, jeżeli będziemy mieć takie sytuacje, do wszystkich państwa, którzy teoretycznie będą wyrażać zgodę na tego typu kandydowanie, łatwiej i sprawniej nam będzie, gdy będziemy mieć te zgody na papierze, zwłaszcza w sytuacji zdalnej, bo a nuż nastąpi jakiś problem z łącznością i będziemy mieć pata. Dziękuję bardzo. Mamy zatem cztery kandydatury, o ile dobrze policzyłem. I w taki sposób będziemy podchodzić do głosowania nad projektem uchwały na druku numer 922 z autopoprawką i wpisanymi
tymi nazwiskami. Drodzy Państwo, przed nami drugi etap, czyli głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał. Tradycyjnie będę czytał, jeśli Państwo pozwolicie, numer punktu i numer druku. Proszę o koncentrację, przystępujemy do głosowania. Punkt pierwszy, druk 915. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 915. Proszę Państwa radnych o zagłosowanie. Już chyba mamy, proszę bardzo. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 14 na tak, przy 8 przeciw i 1 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Punkt drugi, druk numer 919 z autopoprawką. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 919 z autopoprawką. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 16 na tak, przy 8 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Punkt trzeci, druk numer 920 z autopoprawką. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 920 z autopoprawką. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 16 na tak, przy 8 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Punkt czwarty, druk 918. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 918. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 23 na tak, uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 5, druk numer 910. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 910. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 24 na tak, uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 6, druk 911. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 911. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 24 na tak, uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 7, druk numer 912. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 912. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 24 na tak, uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 9, druk 914 z autopoprawką. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 914 z autopoprawką. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 24 na tak, uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 10, druk numer 916. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 916. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 23 na tak, przy 1 wstrzymującym. Uchwała została podjęta. Punkt 11, druk numer 917. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 917. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 24 na tak, uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 12, druk numer 921. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 921. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 24 na tak, uchwała podjęta jednogłośnie.
Punkt 13, druk 908. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 908. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 23 na tak, uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 14, druk numer 909. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 909. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 24 na tak, uchwała podjęta jednogłośnie. Gratulujemy obydwu panom zasłużonym dla Płocka, panu profesorowi Maciejowi Słodkiemu oraz panu Wojciechowi Bugdałowi. I ostatnie głosowanie, punkt 15, druk numer 922 z autopoprawką i z wpisanymi nazwiskami czterech pań zgłoszonych dzisiaj na sesji. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały na druku numer 922 z autopoprawką. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 24 na tak, uchwała podjęta jednogłośnie. Gratulujemy paniom. Dobrnęliśmy do końca etapu drugiego. Przed nami punkt 11. Sprawozdanie prezydenta miasta Płocka z pracy między sesjami. Prosimy bardzo, panie prezydencie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym złożyć sprawozdanie z pracy pomiędzy sesjami z okresu od 27 stycznia do 23 lutego 2023 roku. I tak w tym okresie między innymi uczestniczyłem w kwestii na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która już po raz 31 odbyła się także w naszym mieście. Tutaj ogromne podziękowanie dla wszystkich wolontariuszy, wśród których znaleźli się także moi zastępcy. Ale tych wolontariuszy było 450. Podziękowanie także dla całego sztabu na czele z panią dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, bo jak co roku właśnie Młodzieżowy Dom Kultury organizował Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i tutaj pani dyrektor Litusowa Koper koordynowała te działania. Ale oczywiście największe podziękowania dla wszystkich mieszkańców Płocka, wszystkich tych, którzy wypełniali te puszki, a tegoroczna kwesta w Płocku zakończyła się po raz pierwszy wynikiem ponad 500 000 zł. Także ogromne, ogromne podziękowania dla tych, którzy nie byli obojętni i wsparli tę największą charytatywną akcję na rzecz tym razem walczących z sepsą i zapobiegania właściwie sepsie. Wraz z 26 samorządami podpisałem porozumienie o współpracy, która umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń, także uzyskanie preferencji przy pozyskiwaniu środków unijnych na wspólne projekty. I tutaj to porozumienie zostało przygotowane przez wiceprezydenta Artura Zielińskiego i jego pion przy dużym zaangażowaniu pani dyrektor Izabeli Kamińskiej. Jest to największe na pewno porozumienie tego typu na Mazowszu, które będzie nas przybliżać do pozyskania środków unijnych. Wraz z marszałkiem Adamem Struzikiem odbyłem także wizytę na placu budowy ośrodka radioterapii w szpitalu na Winiarach, gdzie wspólnie razem zaapelowaliśmy do ministra zdrowia o wsparcie tego działania. Pieniędzy samorządu został pobudowany nowy budynek, w tej chwili trwają prace już wykończeniowe, natomiast potrzebne są środki na wyposażenie tego budynku i tutaj na pewno radioterapii, na pewno jest to duże oczekiwanie nie tylko ze strony samego szpitala, ale przede wszystkim mieszkańców Płocka i regionu. Wziąłem także udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, na której między innymi był opiniowany projekt uchwały, która dzisiaj była przedmiotem porządku obrad do tej sesji.
także wraz z wiceprezydentem Romanem Świętkowskim na zaproszenie prezydenta miasta Opola, pana Arkadiusza Wiśniewskiego, wzięliśmy udział w gali Solidarni z Ukrainą, podczas której otrzymaliśmy jako miasto taką symboliczną statuetkę, która jest formą podziękowania za bezinteresowną i pomoc, działalność na rzecz obywateli Ukrainy. Myśmy wspólnie razem właściwie to wysłali podłogę do Żytomierza, po prostu potrzebna była tego rodzaju podłoga. Myśmy mieli transport, oni dali podłogę i wspólnie razem wsparliśmy w ten sposób także. Czyli tutaj solidarnie działamy nie tylko z mieszkańcami, ale także i z innymi samorządami na rzecz właśnie walczącej Ukrainy. Uczestniczyłem także w rocznej odprawie z udziałem komendanta wojewódzkiego policji z siedzibą w Radomiu, nadinspektora Waldemara Wołowca, która podsumowywała efekty pracy Komendy Miejskiej Policji w Płocku za rok ubiegły. Wraz z wiceprezydentem Romanem Świątkowskim byłem obecny na uroczystości odsłonięcia pomnika Armii Krajowej w Płocku. Tutaj też ogromne podziękowania dla pana przewodniczącego radnego Tomasza Kominka, który był w komitecie założycielskim tej budowy i później realizującej całą tę budowę. Gratulacje, że rzeczywiście ta forma upamiętnienia żołnierzy Armii Krajowej znalazła swoje miejsce właśnie na Radziwiu, właściwie taki skromny komitet, trzy osoby, między innymi właśnie też pan przewodniczący, pan radny Rafał Nagadowski i jeszcze pan trzeci Okraszewski, tak. Także ogromne podziękowania za tę pracę, która zaskutkowała rzeczywiście odsłonięciem pomnika Armii Krajowej w Płocku. Spotkałem się także z przedstawicielami Komitetu Międzynarodowych Igrzysk Szkolnych. Ten komitet jeszcze jest w tej chwili w Płocku. Tutaj koordynuje tę wizytę wiceprezydent Roman Siemiątkowski. A w 82. rocznicę likwidacji getta w Płocku złożyłem kwiaty na cmentarzu żydowskim oraz spotkałem się z przedstawicielami ambasady, panią wiceambasador Izraela w Polsce. Również towarzyszył mi wiceprezydent Roman Siemiątkowski. Natomiast sam wiceprezydent w moim imieniu uczestniczył w posiedzeniu kapituły plebiscytu Stumskiego Wzgórza. Wydarzenie roku 2022 to oczywiście jest wydarzenie przygotowywane przez Tygodnik Płocki. Brał udział także w spotkaniu z dyrektorami naszych szkół w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku, przyszłym roku szkolnym, najbliższym. Uczestniczył także w spotkaniu przewodniczących rad mieszkańców osiedli i przewodniczących zarządów osiedli miasta Płocka zorganizowanych przez przewodniczącego Rady Miasta, a także w moim imieniu i całej społeczności Płocka złożył wieniec przy Memoriale Sybiriaków z okazji 83. rocznicy pierwszej deportacji polskiej ludności w głąb Związku Sowieckiego. Wiceprezydent Piotr Dyśkiewicz w tym okresie między innymi uczestniczył w przekazaniu ambulansu dla ratownictwa medycznego, a także brał udział w meczu charytatywnym organizowanym przez nasz płocki WOPR dla ratowania chorego dziecka. Wiceprezydent Artur Zieliński między innymi w tym okresie uczestniczył w spotkaniach dotyczących budowy sali koncertowej w Płocku, w Zespole do Spraw Zieleni, także Zespole do Spraw Planowania Inwestycji w Komitecie Rewitalizacji, a także w Radach Koordynacyjnych w zakresie budowy stadionu. Także wziął udział w spotkaniu z kombatantami oraz wspomnianym wcześniej spotkaniu z przewodniczącymi rad mieszkańców osiedli i zarządów osiedli, a także w spotkaniu Rady Programowej 16 Smart City Forum. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Czy jakieś pytania ze strony państwa radnych? Dziękuję. Jakieś pytania ze strony państwa radnych do sprawozdania pana prezydenta? Nie widzę, zatem przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami. Może z miejsca tym razem. Szanowni państwo, po poprzedniej sesji podpisywałem tradycyjnie dokumenty. W dniu 2 lutego spotkałem się z komendantem Straży Miejskiej, panem Konradem Guzankiem. Rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa publicznego w Płocku. 8 lutego spotkałem się z panią dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska, panią Mają Syską-Żelechowską. Rozmawialiśmy na różne tematy dotyczące płockiego środowiska.
9 lutego w ratuszu byłem gospodarzem spotkania wspólnie z przewodniczącymi rad mieszkańców osiedli. Uczestniczył w tym spotkaniu między innymi pan wiceprezydent Roman Siemiątkowski. 12 lutego w Płockim Teatrze brałem udział w charytatywnej szopce noworocznej. Dobra zabawa zarówno na scenie, jak i na widowni. Występ aktorów, amatorów, oczywiście społeczny cel szlachetny. Przy okazji pozdrawiam Jasną Brzeźnicę i Ciemną Rosicę. 13 lutego złożyłem wniosek do założeń, do projektu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Płock. Projekt prowadzi Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi. Ogłoszenie ukazało się w lokalnych mediach. Wszystkich zainteresowanych tematem zadrzewienia Płocka polecam zainteresowanie się tym dokumentem. Poza tym uczestniczyłem w komisjach merytorycznych, prowadziłem korespondencję w imieniu Rady Miasta, spotykałem się z mieszkańcami na ich prośbę, złożyłem kilka interpelacji i przygotowywałem dzisiejszą sesję. Czy do tego sprawozdania jakieś pytania ze strony Państwa radnych? Przy okazji dziękuję Państwu wiceprzewodniczącym za zaangażowanie, wsparcie i pomoc. Przed nami, Szanowni Państwo, kolejny punkt, punkt 13, interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa chciałby na sesji złożyć interpelację? Pani radna Małgorzata Ogrodnik, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Moja pierwsza interpelacja, no niestety tak tradycyjnie co miesiąc, po raz kolejny proszę o załatanie dziur na ulicy na Skarpie. Tutaj dodatkowo doszedł łącznik z ulicą Jasną, jak również ulicę Jasną. Niestety są dziury i bardzo bym prosiła o załatanie tych dziur. Moja druga interpelacja, uporządkowanie terenu parowy znajdującego się w Jarze Brzeźnicy na wysokości od Skarpy 2 do Skarpy 22. Niestety w tym pięknym terenie zielonym znajduje się bardzo dużo śmieci i prosiłabym o uporządkowanie. Chciałabym po raz kolejny, znaczy drugi raz, w imieniu przede wszystkim kobiet, które pracują w firmie Lewis, o utrzymanie linii numer 26, tak jak było do tej pory, czyli tutaj, żeby jeździła tak, jak są Aleje Jachowicza, bo niestety wydłuży to przejazd, puszczając tą linię ulicą Kwiatka. Ja nie wiem, skąd takie wyliczenia, że to zajmie tylko 7 minut. To chyba, kiedy będzie w godzinach wieczornych czy bardzo wczesnych, rannych, to na pewno te 7 minut można uzyskać, ale jeżeli są korki, to panie prezydencie, ja bardzo proszę w imieniu tutaj przede wszystkim kobiet, które jeszcze muszą odwieźć albo dzieci do przedszkola, które chcą szybko wrócić do domu, ugotować obiad i normalnie po ciężkiej swojej pracy, żebyśmy nie utrudniali, nie puszczajmy tej linii przez ulicę Kwiatka. Dla każdej kobiety, która prowadzi gospodarstwo domowe, ma dzieci, to każde 10-15 minut jest na wagę złota. To bardzo, panie prezydencie, proszę, żeby pan się przychylił do mojej interpelacji i mojej prośby. Moja kolejna interpelacja. Dotyczy, już mówię, montaż lustra drogowego przy wjeździe z parkingu na ulicy na Skarpie. Ja wiem, że chyba bodajże dwa razy już pisałam tą interpelację, dostawałam tutaj negatywną zawsze odpowiedź. Ja bardzo proszę, to nie jest tak, że my chcemy mieć lustra na ulicy na Skarpie. Te lustra w najzwyczajniej świecie są potrzebne. I tutaj kieruję swoją prośbę i ukłon, widzę, że jest pan dyrektor, żeby jeszcze raz przemyślał. Tak samo mieszkańcy ulicy na Skarpie 12 łamane przez 1, to jest wyjazd z ich posesji w bliskim sąsiedztwie szkoły podstawowej numer 18. Stwarza to realne zagrożenie i ja bardzo proszę, usiądźmy, mogę przyjść do pana do gabinetu, użyję swoich argumentów. Będę chciała pana przekonać, że naprawdę te lustra są niezbędne. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Kolejne interpelacje. Pani radna Daria Domosławska, proszę.
Ja króciutko. Wiąże mnie tylko to, że są z nami zapewne za pośrednictwem łącza online mieszkańcy. Chciałam zapewnić Państwa, że temat zwiększenia liczby koszy na śmieci na osiedlu Winiary składam w formie interpelacji i poprawę widoczności bezpieczeństwa na ulicy Kobylińskiego. Również materiał wpłynie w formie interpelacji do Urzędu Miasta Płocka, także od tego momentu czekamy na, myślę, pozytywne załatwienie tych naszych prośb. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń w tym punkcie. Przechodzimy zatem do punktu kolejnego, punkt 14. Odpowiedzi na interpelacje. Proszę bardzo, panie prezydencie. Oczywiście interpelacje będą udzielone na piśmie. Dziękuję bardzo. I kolejny punkt przed nami, sprawy różne. Tu zapewne ponownie pan prezydent. Nie, pierwszy był dzisiaj pan radny Leszek Brzeski. Proszę bardzo. Czekamy na połączenie. Dzień dobry. Panie prezydencie, jak wszyscy wiemy, dobiegł końca przebudowa stadionu sportowego Wisła Płock. Cieszymy się chyba wszyscy, cieszą, że klub miasto Płock, jak również wszyscy kibice i sympatycy piłki nożnej, będziemy mogli w godnych warunkach oglądać mecze naszej ukochanej drużyny. Na prośbę i w imieniu mieszkańców miasta Płocka, organizacji oraz części kibiców zwróciłem się do pana z prośbą i do władz klubu Wisła Płock o umieszczenie na budynku stadionu nowo modernizowanego tablicy z informacją o pobycie Jana Pawła II na tym stadionie. Wszyscy też wiemy, a jeżeli nie, to informuję, że 7 czerwca 1991 roku helikopter wiązący papieża Jana Pawła II lądował na płycie boiska stadionu Wisła Płock. Papież w jednym z pomieszczeń klubu, zwanym później papieżówką, przygotowywał się do uroczystej homilii, którą sprawował na obecnym placu celebry papieskie. Władze klubu w pełni popierają tę inicjatywę i są nawet zaszczyceni i cieszą się, że taka tablica może być na stadionie umieszczona. No, odmiennego zdania jest Urząd Miasta Płocka i pan prezydent, który nie widzi potrzeby umiejscowienia takiej tablicy na stadionie. Szanowny panie prezydencie, bardzo zaskoczyła mnie pana odpowiedź i brak zgody. Informuję, że właścicielem tego stadionu jest gmina miasto Płock, czyli pan i ja i wszyscy mieszkańcy, i że koszt, no jeszcze nie zakończona jest ostateczna inwestycja, ale myślę, że będzie w granicach 200 milionów złotych. Także ogromny koszt, ogromny wydatek ponosi całe polskie społeczeństwo, bo jednak musimy za ten remont, za tą inwestycję zapłacić. Bardzo, bardzo mnie zdziwiła ta pana odpowiedź. I teraz tu zadaję pytanie publicznie. Komu tak bardzo przeszkadza Jan Paweł II, że pan, no katolik, bo pana często widzę w kościele, w katedrze, jak są uroczystości, podejmuje taką no decyzję. I żeby już po raz drugi się łączyć, bardzo proszę pana, panie prezydencie, o zmianę decyzji, wyrażenie zgody na zamontowanie tej tablicy. Jeżeli nadal będzie się pan upierał i nie wyrazi zgody, podejmiemy wszelkie możliwe działania, aby ta tablica została umieszczona na zmodernizowanym stadionie. Tylko myślę, że nie wiem, czy jest sens, żebyśmy tu udowadniali sobie rację. Jan Paweł II chyba zasługuje i to jest wzór, był, jest i będzie dla mieszkańców, dla młodzieży. Tu w piśmie, które otrzymałem od pana wiceprezydenta Zielińskiego, pan prezydent informował, że jest niedaleko plac Celebry i tam można się zaznajomić
dowiedzieć o wizycie Jana Pawła II. No, pytam, kto idąc na mecz, idzie najpierw w Placu Lepy i czyta informacje. Być może, że prezydent tak to robi, a to pewnie jest jednym z nielicznych. Natomiast jeżeli ta tablica będzie, jeżeli ktoś z kibiców dzisiaj za rok, za dwa, za dziesięć, czy za kilkanaście lat będzie szedł i czyta, to może wróci nawet, no, może nie każdy, ale wróci do informacji gdzieś od w internecie odszuka Janie Pawle II. I to jest tylko i wyłącznie dlatego no, taka inicjatywa, żeby ta tablica powstała. Jeszcze raz bardzo proszę o zmianę decyzji. Dziękuję. Proszę bardzo, panie prezydencie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zanim przejdę do informacji, którą jestem zobowiązany przedstawić państwu radnych zgodnie z paragrafem 5 uchwały numer 540/31/2017 w sprawie określenia zasad odnoszenia i cofania i zbywania udziałów i akcji, to chciałbym dwa zdania w kontekście tego, co powiedział pan radny. Rzeczywiście z wielką troską wsłuchując się w różnego rodzaju pomysły pana radnego i nie tylko, bo także pewnej części społeczności Płocka, z radością upamiętniliśmy w różny sposób już obecność papieża Jana Pawła II w naszym mieście. Przypomnę, że właśnie z inicjatywy samorządu z jednej strony już powstało szczególne miejsce właśnie na Placu Celebry, mniej więcej w tym miejscu, gdzie odbywała się msza święta, którą odprawiał Jan Paweł II. Natomiast z drugiej strony także przypomnę, że powstał Park 27 Dębów przy parafii świętego Wojciecha. I to są takie szczególne miejsca, gdzie ta wizyta została upamiętniona, oczywiście nie licząc samego budynku kurii, gdzie papież akurat mieszkał. Natomiast no, z jednej strony troszeczkę tak wsłuchując się w głos pana radnego, no, lądował na płycie boiska, tam raczej nie jesteśmy w stanie żadnej tablicy zmieścić. Papieżówki, o której pan radny wspomniał, w której przebierał się, przygotowywał do mszy, też już nie ma, bo tego budynku, powtórny budynek został zburzony podczas budowy stadionu. Mało tego, no nie przypominam sobie, żeby w ostatnich kilkudziesięciu latach, kiedy ten budynek istniał, pan radny chciał tam jakąś tablicę wieszać, chociaż no akurat być może byłoby to możliwe i wówczas można byłoby tego rodzaju tablicę gdzieś tam postawić, czy przymocować. Natomiast dzisiaj mamy budowę stadionu, on powstaje. Jak już powstanie w tym momencie, rzeczywiście odbierzemy ten stadion do użytku i będziemy wówczas mogli taką, tego rodzaju decyzję podjąć. Natomiast ja naprawdę bardzo głęboko zastanawiam się, na ile rzeczywiście jest ona dzisiaj uzasadniona, mając jak gdyby w pełni. Tu zgadzamy się w pamięci zarówno cały pontyfikat Jana Pawła II, jego ogromne zasługi dla także wolności w Polsce i Kościoła również. Natomiast te formy upamiętnienia rzeczywiście mogą być bardzo różne i ważne, żeby one miały także odpowiedni charakter i wymiar. Wydaje mi się, że w Płocku do tej pory o to dbaliśmy w sposób naprawdę bardzo dobry, szczególny i to do tego wspólnie, razem. Nie sądzę, żeby kwestia no, jakiejś tabliczki, która do końca nie wiadomo, w którym miejscu miałaby się pojawić, nas poróżniła. Sądzę, że jest to przestrzeń do rozmowy, natomiast na ten moment trwa budowa stadionu i jak się zakończy, będziemy mogli, sądzę, do tematu jeszcze wrócić, jeśli pan radny będzie swoją gdyby determinację, wolę w tym kierunku podtrzymywał, aczkolwiek mówię, to musi być w sposób na pewno przemyślany i godny zrobione.
zwłaszcza, że tak jak powiedziałem, w kontekście wspomnianej wcześniej, wspomnianego budynku, gdzie Jan Paweł II przebierał się, przygotowywał do mszy, już po prostu nie ma. No, płyta boiska jest, no, ale tam się tego po prostu zrobić nie da. Natomiast symbolicznie i nie tylko symbolicznie, ale w bardzo wymierny sposób, bo tutaj pan radny nie chciałbym, żeby deprecjonował tę przestrzeń przy Orlen Arenie, która jest poświęcona papieżowi Janowi Pawłowi II, także w tym nieco bardziej okazałem kształcie dzięki zaangażowaniu pana radnego. A teraz już wracając do tej informacji, chciałbym państwa radnych poinformować o wniesieniu udziału w akcji do następujących spółek prawa handlowego. I tak, Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w wykonaniu zarządzenia nr 4030/2023 prezydenta miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie wniesienia do spółki Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku, spółka z o.o. z siedzibą w Płocku, wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 1/2023 nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z dnia 30 stycznia 2023 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2 milionów złotych poprzez ustanowienie 2000 nowych i równych udziałów w wartości nominalnej 1000 złotych każdy objętych przez wspólnika spółki gminy miasto Płock. Udziały w podwyższeniu kapitału zakładowym zostały pokryte wkładem pieniężnym pochodzącym ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka na 2023 rok. Zadanie nr 05/WNW/I Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku, spółka z o.o. Punkt drugi, Wisła Płock, spółka akcyjna. W wykonaniu zarządzenia nr 4041/2023 prezydenta miasta Płocka z dnia 2 lutego 2023 roku w sprawie wniesienia do spółki Wisła Płock, spółka akcyjna z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 3/WZ/2023 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki sporządzoną za repertorium A nr 539/2023 w dniu 3 lutego 2023 roku dokonano podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 2 miliony złotych w drodze emisji 20 tysięcy nowych akcji imiennych serii AZ o numerach od numeru AZ 779075 do numeru AZ 799074 o wartości nominalnej 100 zł każda akcja skierowana do akcjonariusza gminy miasto Płock, którym przysługuje prawo poboru subskrypcja zamknięta. Akcje serii AZ o numerach od AZ 779085 do numeru AZ 799074 zostały pokryte wkładem pieniężnym pochodzącym ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka na 2023 rok. Zadanie nr 08/WNW/I Wisła Płock, spółka akcyjna. Dziękuję bardzo. A, jeszcze jedna rzecz drobna. Rzeczywiście w moim sprawozdaniu zabrakło tego, że nie tylko ja, ale właściwie wszyscy moi zastępcy, podobnie jak i wielu z państwa radnych, brało na zaproszenie pani poseł Elżbiety Gapińskiej, brało udział właśnie w tej płockiej noworocznej szopce, za co też bardzo dziękujemy, bo rzeczywiście zabawa była przednia, natomiast cel i pomoc chłopcu ze szkoły podstawowej nr 16 jak najbardziej szczytny. Sądzę, że tutaj też podziękowania dla pani poseł Elżbiety Gapińskiej. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Czy w sprawach różnych ktoś jeszcze chciałby zabrać głos, szanowni państwo? Nie widzę, zatem zamykam 51. sesję Rady Miasta Płocka.